Cześć Zizu, cześć Błażej, cześć wszystkim, którzy są dzisiaj obecni. Widzę w Redrum 49 po meczu zwycięskim. Na szczęście widzę Was puszczą, no ale oczywiście też ocenimy sobie pokrótce całą kolejkę, która jest prawie za nami. Widzę, że Śląsk Wrocław prowadzi 1-0 na wyjeździe w Kielcach, także porozmawiamy sobie, myślę, że o każdym spotkaniu coś, no ale najwięcej oczywiście o tym wczorajszej wygranej 3-2 z Puszczą Niepołomice w Łodzi, także dzisiaj oczywiście bez gościa, ale jesteśmy my. Mam nadzieję, że też włączycie się wszyscy tutaj chętni do rozmowy, bo w sumie dzisiejszy pomysł na pokój był taki, żeby porozmawiać z kibicami sobie o tym wczorajszym spotkaniu, także zapraszam Was do dyskusji. Pewnie pojawią się ci co zawsze, ale chętnie usłyszymy też zdanie kibiców, którzy normalnie nie zabierają głosu w Red Roomie, także jeszcze raz widzę w Red Room 49. Oceniamy pierwszą kolejkę, ale przede wszystkim spotkanie Widzę Was Puszczą. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jesteśmy po debiutanckim meczu, można powiedzieć, Widzewa w nowym sezonie. Wielu z nas czekało na ten mecz. Dosyć krótkie przygotowania, transfery i tak dalej. Wielu z Was pewno twierdzi, że te transfery są niewystarczające, niektórzy są może zadowoleni. Co tu powiedzieć? Ja wczoraj przyznam szczerze, że włamałem swoje zasady i na gorąco napisałem o tym meczu, bo generalnie trzymam się tego, że jak jestem na trybunach, na meczu, czy to u siebie, czy na wyjeździe, to zawsze staram się obejrzeć to jeszcze raz w TV na spokojnie i wtedy wyciągać jakieś daleko idące wnioski. Natomiast wczoraj na gorąco napisałem to, użyłem słowa żenujące. To przyznaję, było może za mocne, natomiast uważam, że wczorajszy mecz był mocno chaotyczny. Mocno chaotyczny, mocno rwany. Było mało płynności w grze. Dużo takiej mutki ligowej, że tak powiem, Puszcza. Grała prostą piłkę, długą piłkę. To jest chyba, nie wiem, z tego co się orientuję i z tego co kojarzę, to chyba najwyższy zespół w lidze w tej chwili. Albo jeden z wyższych. Dlatego te długie piłki zbijane przez napastnika albo rzucane, przedłużane za naszą linię defensywy, no zrobiły trochę popłochu w naszych szeregach obronnych. I skończyło się tak, jak skończyło się 3-2. Uważam, że to nie był jakiś dobry mecz Widzewa. Oczywiście pierwsze koty za płoty, to pierwsza kolejka. Mam głęboką nadzieję, że zaczniemy się rozkręcać. Z każdą kolejką będziemy wyglądali lepiej. Natomiast cieszę się z jednej rzeczy. Znaczy właśnie z dwóch. Jedna to zwycięstwo, 3 punkty, bo wiecie jak to jest w piłce. Za tydzień, za dwa, za trzy już nikt nie będzie pamiętał jak to wyglądało, a 3 punkty zostaną w tabeli. A druga rzecz to mam wrażenie i nadzieję, że rządzący naszym klubem jeszcze bardziej utwierdzili się w tym, że potrzeba nam jeszcze w tym okienku, według mojej opinii, dwóch dobrych ruchów transferowych, czyli środkowego pomocnika i dobrego stopera. Czyli w sumie już możemy pokój zakończyć, bo powiedziałeś wszystko. No to rozbieg był na razie. Nie, no ogólnie rzecz biorąc, ja się z tym zgadzam. Wczoraj też napisałem, że tutaj są wzmocnienia potrzebne i to wzmocnienia przez duży W, a nie jak dotychczas na ten moment. Myślę, że oczywiście to jest pierwszy mecz i tutaj nie ma co wyciągać jakichś strasznych wniosków na plus ani na minus, ale myślę, że Da Silva nie jest ani gorszym, ani dużo lepszym zawodnikiem od Kreuzliglera, więc jest to po prostu zmiana. Ktoś odchodzi, ktoś przychodzi na podobnym poziomie, tak mi się wydaje, chyba że później będzie coś lepiej, ale nie było tam jakieś, nie było według mnie jakiejś tragedii, wyglądał całkiem nieźle. No Alvarez w mojej ocenie ta bramka bardzo ładna i tu jest potencjał na strzały z dystansu. Myślę, że
podobnej liczby jak Bartek Pawłowski, bo ta noga widać, że jest dobrze ułożona, aczkolwiek tam druga sytuacja była chyba jeszcze lepsza, ten strzał posłany nad poprzeczkę. Natomiast uważam, że nie zagrał na tyle dobrze, żeby zostać zawodnikiem meczu. Uważam, że tutaj kibice kompletnie przeholowali, byli lepsi na boisku, takie jest moje zdanie. Kompletnie nietrafiony wybór. No, myślę, że tu jeszcze troszkę upłynie wody, zanim Franz zostanie takim zawodnikiem naprawdę robiącym różnicę, aczkolwiek no wczoraj zrobił, bo ten strzał faktycznie no, myślę, że Mistrzostwo Świata tutaj by się takiej bramki nie powstydziły. W ogóle cała akcja była bardzo ładnie rozegrana. Natomiast no, co do wyniku i samej gry, to zgadzam się, dla mnie osobiście ten mecz żenujący, do 30 minuty nie graliśmy kompletnie nic, może nawet trochę dłużej. Nie przystoi według mnie tak bronić i tak chaotycznie przesuwać się. No, wyglądało to mocno tak, jakbyśmy pierwszy raz ze sobą grali w pewnym momencie. Ja rozumiem, że to jest stres, że to kolejna porażka gdzieś wisiała w powietrzu. Każdy musiał do tego spotkania, na pewno podszedł w klubie jako spotkania bez lekceważenia, jako spotkania arcyważnego. No, na pewno wskazuje to na to, że nie było tutaj żadnego młodzieżowca w składzie, więc jeżeli wyszliśmy pełną jedenastką dorosłych chłopów, że tak powiem w cudzysłowie, no to znaczy, że ktoś bardzo poważnie tego przeciwnika i ten mecz potraktował, bo gdyby tutaj się przytrafiła porażka, to ten mental mógłby być na kolejne mecze bardzo słaby, a spotkania mamy dosyć istotne, do i derby, i niedługo Legia, i tak dalej, i tak dalej. Są te mecze dosyć takie, bym powiedział, ważne dla kibiców. Więc wyszliśmy takim składem, a nie innym. Natomiast no, w obronie uważam, że są cyrki i to bardzo poważne. Dla mnie kompletnie niezrozumiała decyzja, że nie wzmacniamy tej formacji. Jestem święcie przekonany, że tutaj brakuje człowieka doświadczonego z centymetrami, człowieka, który będzie dyrygował tymi młodymi chłopakami, bo umówmy się, mamy dosyć młody blok obronny. Oczywiście chodzi mi tutaj o środek stricte, nie o boki. Przydałby się człowiek w pokroju Petraska, ten typ charakteru, ten typ piłkarza, czyli wysoki, postawny, silny, taki trochę boiskowy zabijaka, ale oczywiście w dobrym słowa tego znaczeniu, i takiego obrońcę bym szukał. Uważam, że to powinien być priorytet. Nie rozumiem, dlaczego nie jest. Być może to jest jakaś zasłona dymna, którą wypowiedział trener, czy i sorry, że ci na chwilę przerwę, jak powiedziałeś właśnie o tym środku obrony, bo mi ucieknie myśl. Właśnie tak powiedziałeś, taki generał do środka o charakterze Petraska, i mówiliśmy o tym w przerwie, mówiliśmy po zakończeniu tamtego sezonu, że nam potrzeba tutaj wzmocnić mental tej drużyny, potrzeba więcej charakteru w tej drużynie, potrzeba zawodnika tutaj charakternego, bo widać było po tej rundzie wiosennej, że nam brakowało takiego piłkarza. Nie było takiego lidera boiskowego i to nie chodzi mi o cechy piłkarskie, tylko właśnie takiego cechy charakteru, mentalne, tak? No. Mentalne. I taki piłkarz, mam wrażenie, niestety nie przyszedł do nas latem, przynajmniej na razie. No, też tak uważam. Myślę, że tutaj jest duży deficyt. Nie ma po prostu zawodnika w bloku obronnym, który by mnie przekonywał na tyle, żebym powiedział, naprawdę wygląda to solidnie. Traciliśmy w tamtym, na koniec, na wiosnę traciliśmy kuriozalne bramki. Uważam, że wiele się nie zmieniło w tej kwestii. Te bramki, które straciliśmy, no, z dystansu bramka, no to trochę się zaczęło jak w poprzednim sezonie w Szczecinie, gdzie też dostaliśmy zza pola karnego, więc czy tutaj z Piastem Gliwice jeszcze na wiosnę, no nie dało się w tej sytuacji za wiele zrobić, aczkolwiek myślę, że ten strzał był do zablokowania, nie pamiętam, kto tam odpuścił, ale już mało ważne, czasu nie cofniemy, natomiast już w pierwszych kilkunastu sekundach mogliśmy stracić bramkę, ta piłka gdzieś tam się podbijała, był strzał na krótki słupek, Rawas na szczęście to obronił. Ten strzał nie był wybitny, ale od razu pokazał, że będzie tutaj, że będą ciężary, tak, no i były. Jeżeli chodzi o ten transfer, to uważam, że jest to priorytet i powinien być, natomiast jeżeli chodzi o środek pomocy, to moje zdanie jest takie, bardzo widoczny brak techniki użytkowej u,
u Dominika Kuna. Ja go bardzo lubię i szanuję za cechy motoryczne, za charakter, za to, że nigdy nie odpuszcza, lata jest wszędzie praktycznie. Kiedy koledzy nie mają siły i nawet on nie ma siły, to on i tak dalej biega. I ja wiem, że zespołowi jest potrzebny taki zawodnik i bez dwóch zdań on jest potrzebny w zespole. Natomiast uważam, że wczoraj, gdyby zamiast Dominika grał zawodnik lepszy piłkarsko, który potrafi operować piłką w pełnym biegu, odwracać się z nią kierunkowo, przyjmować kierunkowo i tak dalej, to my byśmy ten mecz wygrali spokojnie, bo były ku temu sytuacje, takie dwie bardzo dogodne, jak nie trzy zepsute przez Dominika, wyjście z kontry, no takie momenty naprawdę według mnie, które mogły zadecydować o bardzo dobrej sytuacji bramkowej albo bramce. Aczkolwiek uważam, że Dominik powinien grać w zespole, natomiast dla mnie to jest zawodnik na ten moment nie do pierwszego składu i bardzo bym się ucieszył, gdyby pojawił się tutaj człowiek, który, no bo jakby zagrał Fran Alvarez całkiem nieźle, natomiast też bez fajerwerek, tak jak wcześniej podkreśliłem, dla mnie to nie był zawodnik meczu, chyba że patrzymy tylko stricte pod względem urody bramki, to okej. Okay. Natomiast uważam, że jest to zawodnik, który może dużo więcej pokazać, przynajmniej tak to wygląda na ten moment. Ale gdyby miał zawodnika obok siebie, człowieka, który troszkę z przodu więcej daje, który właśnie no piłkarsko jest po prostu nie takim hamulcem, bo tutaj no Dominik, mówię, cechy charakterologiczne czy motoryczne na najwyższym poziomie, natomiast no piłkarsko gdzieś wychodziliśmy z kontrą, czy graliśmy w ataku pozycyjnym, piłka dochodziła do Dominika, gdzie on w ogóle, było to dla mnie dziwne, że bardzo często grał wyżej niż Fran Alvarez. Uważam, że Fran w mojej ocenie powinien grać wyżej od Dominika, natomiast no, może to było założenie takie, żeby Dominik presował tutaj jak najwyżej, jak najwięcej się da i żebyśmy przejmowali te piłki i po prostu wychodzili z kontrami, natomiast w momencie, kiedy ta piłka do Dominika dochodziła, to bardzo często no, to podanie było niecelne, bądź było hamulcem do napędzania akcji i tak dalej, także uważam, że Dominik na ten moment to jest zawodnik potrzebny zespołowi, natomiast nie, na pewno nie na dziesiątce i uważam, że tam powinien grać człowiek, który naprawdę potrafi te akcje napędzać, a nie je hamować. No, jakby rozumiem tutaj zasługi, rozumiem Podbeskidzie, rozumiem Miedź Legnica, natomiast no, jest wiele takich sytuacji, w których naprawdę tracimy wiele przez to, że gdzieś tam coś tam się nie tak pójdzie, jak powinno być. Uważam, że zespół powinien się rozwijać i jest takich paru piłkarzy, którzy gdzieś tam z biegiem czasu to miejsce powinni na rzecz lepszych tracić. Natomiast no, wygląda na to na dzień dzisiejszy, że nie mamy takiego zawodnika, chociaż trener podkreślił, że szukamy kogoś do środka pomocy. Mówi się o Niemcu z Hanoweru, tak? Więc no, fajnie by było, bo tak jak podkreśliłem wcześniej, tego się trzymam, że gdyby w to miejsce grał zawodnik lepszy piłkarsko, a nie motorycznie, to widzę, w ten mecz wczoraj wygrałby dużo spokojniej, nie byłoby tej, może histerii to złe powiedzenie, natomiast myślę, że no, narobiliśmy sobie trochę smrodu i gdyby ta bramka od Słupka wpadła, to mogłoby być różnie przy 2-2. Puszcza przyjeżdża na Widzew i oczywiście nie mieli nic do stracenia, natomiast no, ja osobiście od zespołu oczekiwałem trochę więcej. Wykrywaliśmy dużo sytuacji, natomiast sama skuteczność mizerna, jak nie powiedzieć bardzo mizerna. Więc całe szczęście, że to była tylko puszcza, a nie zespół, który z przodu potrafi ukuć troszkę bardziej niż tylko warunkami fizycznymi. No, tak, generalnie trzeba powiedzieć to, że brakło właśnie nam tego ostatniego podania. Wychodziliśmy kilka razy fajnie z kontrami, fajnie się te akcje zawiązywały i te wybory pod bramką, które mogły zamienić te akcje w gole, no to już były dosyć słabe często. Dlatego, tak jak tutaj mówimy, ten nacisk na tego pomocnika w środku pola powinien być w klubie bardzo duży i powinno się zrobić wszystko, żeby takiego piłkarza jeszcze sprowadzić w tym okienku. Tak samo jak obrońcę dobrego jeszcze jednego. Natomiast no, rozmawialiśmy sobie, prawda, nawet prywatnie, że ten mecz z Puszczą to może być taki mecz w cudzysłowie pułapka, bo Puszcza, wiadomo, to jest Beniaminek. Wszyscy byli zaskoczeni ich awansem do Ekstraklasy.
Oni nic nie musieli, oni tylko mogli. U nas sobie obserwowałem głosy, wszędzie było widać twierdzenia typu jak nie wpuszczą to z kim i jednak to ten ciężar na pewno ciążył na tej drużynie, tym bardziej, że ta seria porażek z tamtego sezonu mocno się odbiła na niej, na psychice pewno, na głowie. I nie czarujmy się, że nikt nie patrzyłby na to, że to jest nowy sezon, tylko każdy by patrzył, że to jest kolejna porażka w sercu Łodzi, więc pewno ciężar gatunkowy dla tych chłopaków był duży, pewno spadł im duży kamień z serca. Natomiast no nie uważam, żeby Puszcza grała jakąś. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że ta drużyna może jeszcze jednemu urwać punkty. Natomiast gdy jeszcze dzisiaj na spokojnie obejrzałem mecz w telewizji, no to naprawdę, no to trener Tuchacz tam, prosta gra to jest ich, bo oni mają wysokich tych chłopaków i to jest naprawdę mało skomplikowany futbol, a narobili nam sporo niestety kłopotów i ta bramka stracona w ostatnich minutach na 3-2 też kuriozalna, uważam, błąd Rawata, źle obliczył tą piłkę, ta piłka po poprzeczce schodzi, tam Zieliński jej nie wybija, ten zawodnik puszczy jakoś w ekwilibrystyczny sposób, Kolanem. jakoś kolanem, jakoś dziwnie i ta bramka kuriozalna wręcz była, to taka seria w ogóle błędów i Taka trochę po jak naszemu trochę, nie? Dzieci węgle, tak samo jak pierwsza bramka też, prawda? Rozmawialiśmy sobie dzisiaj i wczoraj, że to uderzenie Siemaszki, to takie trochę demony wróciły z tamtego sezonu, jak trafiliśmy te bramki, tak jak mówiłeś, Biścia Chcianek nam strzelił w Szczecinie, czy tutaj Pajszał, Lechia Gdańsk, tak, gdzie traciliśmy te bramki za 16 metra, brakowało do skoku, tam z tego co kojarzę, Bartek Pawłowski próbował tam na ślizgu jeszcze blokować to, ale no tam powinien być naprawdę, tam powinno być dojść. No nie może być tak, że chłop łamie do środka i praktycznie nieatakowany uderza po długim rogu i gol. No. Dobra, wpuśćmy chłopaków. Widzę, że jest Łukasz, jest Piotrek, także dzisiejszy pokój taki Wieczór. typowy do dyskusji, więc zapraszamy Was. Słyszymy się? Słyszymy. Dobrze mnie słyszycie? Nie ma żadnych przedźwięków, głosów, niczego? Na razie nie. No to dobrze, dobrze. Siema wszystkim, cześć wszystkim. No ja tak właśnie, ja tylko raz oglądałem wczoraj ten mecz, na trzeźwo, zupełnie na trzeźwo, z odległości 3 metry przed telewizorem i powiem wam, że zadowolony to za bardzo nie byłem z tego, tak jak mówiliście ty na początku. No pierwsze 30 minut to było przecież, był dramat, no bo graliśmy z Puszczą, no nie połomice, z drużyną, która faktycznie pokonała dwie drużyny do gry w barażach, Wisłę Kraków i nie wiem, kogo tam jeszcze pokonała, no ale no to jest drużyna z pierwszej ligi, która weszła w tej i my już jesteśmy w tej ekstraklasie rok czasu i my słabo na ich tle wyglądaliśmy. No. Prosta piłka i my tej prostej piłki nie umiemy w ogóle, z tej prostej piłki nic nie potrafimy zrobić. A tak jak mówiłeś tutaj, Patryk, na samym początku, że wyszliśmy w 11 bez młodzieżowca, no to ja dalej twierdzę, że weszliśmy w 10, albo nawet jak nie w 9,5. Bo nie wiem, może wy macie inne zdanie, może ty, Sławek, jak byłeś na meczu, widziałeś jakieś plusy przy Terpiłowskim. Nie to, że się na chłopaka uziłem, ale on dla mnie z Kunem, oni byli najsłabsi. Oni po pierwszej połowie, oni dla mnie powinni zejść. Oni nic nie dali w ogóle drużynie. Ta akcja to była Terpiłowskiego. On chyba zrobił dwa takie rajdy, gdzie się obrócił i 2 razy pocisnął prawą stroną, no to trochę chyba mało jak na ofensywnego pomocnika, który powinien. Dla mnie Terpiłowski z Pawłowskim najlepszy w boisku. Tak, Wiesz, zdecydowanie Terpiłowski dla mnie jest zawodnikiem meczu wczorajszego. Był najlepszym naszym piłkarzem, który grał w Widzewie. to może ja to źle oglądałem, źle to widziałem, znaczy, wiesz, ale trochę komentarz. ja bym Terpiłowskiego tak surowo nie oceniał. Ja na przykład według mnie surowie bym ocenił Jordiego, bo uważam, że bardzo mało nam dawał. Oprócz tej cudownej asysty i bramki z Alvarezem, to dużo straconych piłek. On ma duże 35 problemy. minut chyba było co chwilę strata. Tak, on ma duże problemy z grą tyłem do bramki. Nie potrafi tej piłki często przytrzymać.
Trener Niedźwiedź mówił, że zagrał dobre zawody. No, no, ja zupełnie na to inaczej patrzę. Ja myślę, że taki chłop powinien... Rosły chłop, tak? No bo mówmy się, Jordi to nie jest ułomek, to jest facet wysoki, dobrze zbudowany, więc oczekiwałbym od niego, że on tą piłkę potrafi wziąć na siebie, tak zwaną ścianę, na plecy, wziąć obrońcę, przytrzymać, żeby reszta drużyny podeszła, a takich sytuacji jest bardzo mało. On wszystko gra do przodu, to jest fajny piłkarz, wydaje mi się, na mecze, gdzie będziemy grali wyjazd, kontra, żeby się pościgał. Mam nadzieję, że Fran będzie się tylko rozkręcał i te piłeczki prostopadłe będzie posyłał, bo apetyty na pewno rozbudził tym meczem. Też uważam, jak Patryk, że on nie zagrał fenomenalnego meczu. Najlepsze minuty zagrał według mnie od strzelania bramki do końca pierwszej połowy, w drugiej już z każdą minutą gaz. Miał tam jeszcze dwa fajne zagrania. Natomiast to jest pierwszy mecz, tak? Umówmy się, tu wszystko będzie się rozkręcać. I myślę, że on się też rozkręci. No, jedna rzecz a propos nas jako kibiców jeszcze mi się rzuca, że my pewno dlatego, że tyle lat było posuchy w Widzewie, tyle lat Widzew nie odnosi żadnych sukcesów, część kibiców w ogóle nie zna wielkiego Widzewa, nie oglądała tutaj nigdy dobrej drużyny, dlatego mam wrażenie, że my bardzo szybko gloryfikujemy tutaj piłkarzy, strasznie szybko. Tak samo było z Jordim, zrobiliśmy z niego półboga od razu. Tak samo nie chciałbym, żebyśmy zagłaskali tego Frana Alvareza. To jest oczywiście bardzo fajny chłopak z dużymi możliwościami, ale niech on się spokojnie rozwija, niech spokojnie udowodni na boisku, a wtedy będziemy bić brawo i chwalić. No jedna jaskółka, że tak powiem, jeszcze wiosny nie czyni. Dzień dobry, cześć. Piotrek z tej strony. Chciałem powiedzieć tak, no co tu dużo mówić, no trochę słabo, żeśmy ten mecz wygrali, nie? Bo tak to by, kurnia, wszystkie te tezy powiedziane przed chwilą to by się spełniły i by było super, może by było mega narzekać, bo przecież ten zagrał źle, w ogóle drużyna tragedia, oczekujemy mistrzostwa Polski, a nie jakieś 3-2 spuszczą. No to ja wiem, że niby tam ten mecz, ta bramka w ostatniej chwili, bo powinno się skończyć 3-1, ale tak naprawdę powinniśmy przegrać ten mecz, by było super i wszyscy by teraz super teraz narzekali, jak to jest dramat i w ogóle wszystkich trzeba wyrzucić. Dominika, który ja wiem, że on tam dwa razy źle przyjął, kurnia, specjalnie, bo tak biegł, źle mu ta piłka się odbiła, a drugi raz potem źle gdzieś tam podał i w ogóle słaby zawodnik, Jordi do wymiany, w ogóle wszyscy są tacy słabi, że... No Piotrek, merytorycznie. Kurwa, słuchajcie, no co wy w ogóle gadacie, ty chyba była wygrana, tak? Wygraliśmy ten mecz, nie no słuchajcie, sorry, że tak zacząłem, ale mnie to po prostu troszeczkę już tak piana trochę się zrobiła, bo wygraliśmy mecz, ja wiem, że słuchajcie, Puszcza weszła pierwszy, to oni zagrali pierwszy raz w historii w Ekstraklasie, chcieli się pokazać, gościu strzelił bramę życia, robili co mogli, ale nie mieli szans z nami, żeby wygrać tego meczu, okej, no, były tam ten gościu, co słupek strzelił, co on miał gdzieś tam grać w Niemczech, czy gdzieś tam w dupie mam tego gościa w ogóle, ty, wygraliśmy ten mecz, a tu jest w ogóle jakaś rozpacz, tak? Ja wiem, że wszyscy chcą, żeby to było w ogóle 7-0, nie 3-2, jakie tam 3-2? To powinno być 7, powinniśmy zmieść tą pustę z plansy i w ogóle, tak? No bez jaj trochę, tak? Pierwszy mecz, jeden, drugi się bada, nie wszyscy, wiesz, zagraliśmy nową taktyką, kilka, wiesz, jest rzeczy, niektórzy się gubią, nie do końca łapią to, dajmy trochę szansę, tak? Cieszmy się tą wygraną, a nie jakaś taka lipa. Ty, no, ale tutaj jest, po prostu... No trzeba mówić o dobrych rzeczach i o złych rzeczach. Mówimy o tym, kto zagrał dobrze, kto zagrał źle według nas. Każdy ma swoje zdanie. Ja oczekiwałem więcej po zespole w meczu z Puszczą, nie oczekiwałem 7-0, natomiast no jeżeli według ciebie Widzew w obronie pokazał się solidnie i nie wymagamy wzmocnień, to widocznie inaczej rozumiemy piłkę i co jest normalne, no nie ma dwóch takich samych kibiców, dwóch takich samych, że tak powiem, ludzi, którzy patrzą na tą piłkę w taki sam sposób, no możemy mieć podobne... że my mamy pewien budżet, mamy pewne założenia na początku, chcemy pewnych zawodników, którzy chcą, którzy nie chcą przyjść z różnych powodów, czy to związanych z pieniędzmi, czy to w ogóle związanych z tym, że Widzew to jest Widzew. Różne są powody, ale ja uważam, że sztab na czele tam z Wichniarkiem i ekipą, oni
wiedzą, co robią, szukając, penetrując ten rynek i starając się dobrać najlepszych piłkarzy. I to nie jest też tak, że nie wiem, oni nie wiedzą tego wszystkiego, co przed chwilą powiedzieli, co ty powiedziałeś, Zizu czy reszta, że po prostu tutaj w środku przecież wszyscy wiadomo, widzimy to, to co powiedziałeś, to jest oczywiste, tak, żeby się przydał ktoś jeszcze. Przecież, ale to o tym mówił Rydzu, tak? Ale to my mamy o tym nie mówić? Czy jak? Bo nie rozumiem. Nie, no nie chodzi o to, po prostu to jest trochę za bardzo grób mi się zrobił tutaj. Wygraliśmy mecz, a ja mam cały czas wrażenie od początku, że jest że po prostu... No bo, słuchaj, Piotrek, bo to jest wielki klub i troska, ciężko, żebyśmy mówili troska w superlatywach wtedy, kiedy chcielibyśmy, żeby było lepiej. No dla nas większość... Piotruś, ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że ja się bardzo cieszę, że wygraliśmy, bo tak jak powiedziałem na wstępie, nie wiem, czy słuchałeś od początku, że za tydzień, dwa, trzy nikt nie będzie pamiętał, jak to się stało, jak do tego doszło, nie wiem, będzie, tak, cytując klasyka, będą 3 punkty w tabeli, ja się bardzo cieszę, natomiast wiesz, no, rozmawiamy sobie, jak kibice przy piwie, jak to na Red Roomie bywa i mówimy sobie dobre strony, widzisz, bo Janek powiedział, że Pepił najsłabszy na boisku, według mnie absolutnie... Nie powiedziałem, że najsłabszy, powiedziałem, że no na pewno nie był, tak jak w Kanal Plus oglądałem, że zrobili z niego zawodnika meczu, no absolutnie. Jeżeli tam była statystyka podana, dlatego chciałbym wejść w Instat, ale dzisiaj się dowiedziałem, że nie ma takich Instatów, są jakieś tam te inne rzeczy, jakieś to drogie. Jeżeli gościu, który ma 22 podania, z tego ma połowę celnych, jest najlepszym zawodnikiem na boisku, no nie no, ludzie, naprawdę? Naprawdę przy 22 ale podaniach oddajesz 13 podań oddajesz, z tych 13 podań celnych, to ja ci powiem, że tam było 5-6 do przodu, reszta to były na metr, na 2 metry. No nie mam tematu, no. No dobra, to ja tak samo powiem o Dominiku. Dominik, okej, no trochę nie dojeżdżał od 70 minuty, zabrakło trochę powietrza w płucach, natomiast bramka Ciganiksa, no to przecież on ściągnął tego obrońcę i tam, wiesz, była, ja nie wiem, kto już zagrał do Andrzejsa. Czechu. No to wiesz, być może jakby zarwał do Dominika, to by spieprzyło się to, bo on by źle przyjął, źle by to, ale jednak absorbował tego drugiego obrońcę, dzięki czemu piłka prosto padła pod strzał. Ale Piotrek, to był jego obowiązek tam biec. No nie gloryfikujmy samego biegania, naprawdę. No, ja nie gloryfikuję. Gloryfikuję to, że on po prostu ściągnął obrońcę tego drugiego na siebie, tak? Jakby Dominika tam nie było, dwóch obrońców poszłoby na Cyganiksa, to on by nie strzelił tej bramki. Natomiast on ściągnął na siebie tego drugiego obrońcy, dzięki czemu tamten wyszedł i strzelił. No, trochę fuksem i tak dalej, ale nie oceniajmy, tak, strzelił, wpadło, gdzieś tam siatka się rozwaliła i w ogóle. No tak, okej. Panowie, dajmy też innym kibicom dojść do głosu. Jest Andrzej, to teraz prosimy cię, Andrzej, powiedz, jak ty to widziałeś. Dzięki, witam wszystkich. Ja się cieszę, otworzyłem dzisiaj dobre musujące wino za to zwycięstwo i za wasze zdrowie również. Jest jednak sporo plusów. Tak w żołnierskich słowach może, żeby nie przyciągać. Zmiana systemu gry. Dla mnie to jest mega, mega pozytyw, co było widać wczoraj. Odeszliśmy w końcu od tego mozolnego rozgrywania od bramki. To tyle nam przecież przysparzało palpitacji w poprzednim sezonie, to jednak szacun dla Janusza, że nie trwał w tym swoim stuporze, uporze z tym rozgrywaniem od bramki. Wczoraj były próby rozgrywania w inny sposób, mimo przewagi fizycznej puszczy i to widać, że jednak sztab bierze poprawkę, próbuje tutaj zmieniać, to jest duży plus. Jeszcze większy, kolejny plus, podnieśmy się po gongu u siebie, tak? To myślę, że jest mega ważne. Oczywiście tam dostaliśmy tą bramę. Sorry, że ci przerwę, to chyba, nie wiem, jeżeli się mylę, to mnie popraw, ale to jest chyba pierwszy mecz, w którym stracimy bramkę i odwracamy losu meczu, wygrywamy. Chyba był pierwszy mecz jeszcze, nie wiem, czy w pierwszej lidze też potrafiliśmy odwrócić losy meczu. Chyba też nie, to bardzo, bardzo dawno. Na pewno u siebie i to jest, myślę, mega ważne. To było widać, że to na nich ciąży, bo rozpoczęliśmy super, powinno być 2-0, dostajemy gong. I te 20 minut od straty bramki do wyrównania, to widać było tam nerwówkę, tam była asekuracyjna gra, podania do Dominika, nawet Franiu grał krótko w poprzek, nie brał ryzyka. To było widać, że chłopakom to ciąży.
potem strzelamy i gramy lepiej, ale to, że się podnieśliśmy, to jest mega ważne dla drużyny i dobrze może, że mamy tego trenera mentalnego, na pewno to pomoże. Trzeci duży plus, okej, nawet w samej tej naszej dyskusji, tak, że zapytamy 5 kibiców Widzewa i dostaniemy 5 odpowiedzi, kto był najlepszy, tak, w drużynie. I to pokazuje, że jednak graliśmy równo, w sensie, okej, obrona grała słabo, ale nie było takich odstających poniżej poziomu ogni w drużynie, prawda? Wiadomo, no tam Dominik ma swoje ograniczenia, my to znamy, mi się przypominają te dyskusje rok temu, jak się zaczynał sezon. Ja pamiętam, wtedy byłem na wakacjach nad Morzem Czarnym i chyba pierwszy czy tam drugi raz byłem w Red Roomie. Też rozmawialiśmy o tym Dominiku. Ja myślę, że on jaki jest, taki jest. Myślę, że ta dyskusja jest trochę bezprzedmiotowa, bo nie ma lepszego na jego pozycję na razie. Jak będzie, no to będzie. I jednak przy każdej akcji bramkowej jakiś swój mały udział miał. I chyba też to, że Janusz bardzo późno zrobił zmiany, to też pokazuje, że on ogólnie chyba musiał być zadowolony z tego, jak to wygląda w drugiej połówce zwłaszcza. Więc to też jest na plus. No i te dobre zmiany Janusza są na pewno na plus. Że tymi zmianami, to szczerze mówiąc, to nie jestem przekonany, czy trener był zadowolony, bo te zmiany pokazały, że będziemy bronić wyniku, tak mi się wydaje. No dlatego tak, były ultradefensywne, ale... Zapytać się was, czy wam się podobały w ogóle zmiany w 80. chyba minucie, które zostały poczynione. Dla mnie 20 minut za późno. Za późno, ale jednak dobre zmiany były. No, Cyganki z bramka, Szechu też przy dwóch bramkach brał udział, także zmiany były dobre. Zbyt defensywne, ale jednak trafione, no, jednak skuteczne. No tak, Żyro wszedł, żeby podwyższyć blok obronny, wiadomo, bo on już później... No właśnie, a gdzie on grał? Gdzie on później grał? Jak oglądałeś jeszcze raz ten mecz, to gdzie on grał? Mi się wydaje, że on nie był jakby w środku obrony. On tak. W tym momencie, kiedy straciliśmy bramkę, to on był gdzieś w środku pola i chyba nawet nie przeciął tutaj, przeciął jak ty. Tak mi się wydaje. Graliśmy wtedy na czwórkę, znowu ja siedziałem na B, więc ta zmiana była akurat pod naszą bramką. Żyro grał lewego centralnego, a Silva zszedł zupełnie na lewą wtedy obronę. No i tak to wyglądało. Natomiast, żeby nie było tak wesoło, no to oczywiście były też minusy. No, obrona, tu się absolutnie z wami zgadzam. My potrzebujemy drugiego Kaska Węgrzyna. My potrzebujemy doświadczonego gościa z dobrymi warunkami fizycznymi, którym się Szota nauczy bronić, przy którym się chłopaki będą pewnie czuli. Potrzebujemy gościa, który tak jak Kazyk, jak krzyknie wyjazd, to na derbach, na UKS-ie pociągi będą wyjeżdżać z Kaliskiego. Taki gość nam jest potrzebny i to było widać. No i niestety leitmotiv, stałe fragmenty gry, tak? Znowu nic po naszej stronie. Mieliśmy 5 kornerów, słabe te dośrodkowania, nawet Bartek sobie nie radzi, tu musimy coś poprawić. Ale ogólnie jestem podbudowany. Ważne, że wygraliśmy to, bo gdybyśmy przegrali na przykład, to zobaczcie, mamy 2 wyjazdy ciężkie, mamy derby i mamy Górnika, prawda? To bylibyśmy w czarnej dupie. Ja myślę, że ten start jest, biorąc pod uwagę całość okoliczności, całkiem niezły. W tym meczu mogło być 2-2, w tym meczu mogło być 5-2 dla nas. To się mogło naprawdę różnie potoczyć i jest się z czego cieszyć. Błażej, chciałbyś coś powiedzieć? Dominik? Tak. Ja słowem takiego podsumowania i takiego zapięcia w klamrę, wydaje mi się, że wczorajszy mecz po prostu my musieliśmy wygrać. Patrząc, mówicie tutaj o zmianach, o wyjściowym składzie, o braku młodzieżowca. Wydaje mi się, że po prostu Janusz zaufał swoim, że tak powiem, żołnierzom, tak? Bo zobaczcie, nawet w tej pod koniec meczu, tam chyba w 70 czy w 80 minucie wchodzi Paweł Zieliński, nie wchodzi młody Klimek, tylko wchodzi Paweł Zieliński. Od początku gra Dominik Kun. Wydaje mi się, że gdybyśmy grali z Puszczą w drugiej bądź w trzeciej kolejce, ten skład zupełnie by inaczej wyglądał. Natomiast no nie ukrywajmy, no wczoraj był mecz, który musieliśmy przepchnąć, jakkolwiek to brzmi, bo graliśmy z Puszczą, z Beniaminkiem, teoretycznie z najsłabszą drużyną. Natomiast to ciśnienie, które było na trybunach, wśród kibiców, przez cały ten okres przygotowawczy, pamiętając poprzednią rundę, był tak duży, że po prostu wydaje mi się, że Janusz po prostu postawił na sprawdzonych zawodników, znających taktykę, zawodników, którym ufał, bo według mnie na przykład taki zawodnik jak na przykład Terpiłowski czy tak jak mówicie, że Jordi troszeczkę słabiej zagrał, wydaje mi się, że już drugi raz na przykład w takim meczu z Puszczą by nie zagrał.
Pomijając te wszystkie fakty, no bo ja naprawdę uważam, że Terpił fajnie grał. Fajnie to wyglądało z trybun. Natomiast mówicie, że żeśmy wygrali i jest wszystko pięknie i żebyśmy nie krytykowali. Natomiast ja uważam, że jest niedopuszczalne, że kolejny raz zaczynamy mecz w Łodzi i kolejny raz w pierwszej akcji praktycznie, no może nie powinniśmy, ale prawie straciliśmy bramkę, tak? Mieliśmy potem kilka fajnych momentów i dostajemy gonga. I jaki to jest kolejny mecz, który tak samo się zaczyna, gdzie ten scenariusz jest taki sam. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, natomiast no nie ukrywajmy, no byli zawodnicy, znaczy byli kibice nawet na trybunie, którzy przecierali oczy ze zdumienia, kręcili głowami, tak? No to nie jest tak, że my żeśmy zagrali wczoraj super mecz, Puszcza się nam postawiła i było wyrównane widowisko i fajnie, żeśmy wygrali. Fajnie, żeśmy wygrali, tak jak mówicie, 3 punkty są i to jest najważniejsze, natomiast no gra naprawdę pozostawiała wiele do życzenia. Jeżeli my sobie przypomnimy, jak Widzew grał na początku tamtego sezonu, a jakbyśmy mieli przystawić to do wczorajszego meczu, no to naprawdę no niebo do ziemi jest, tak? Nie wiem, jak to, wiesz co, z przodu uważam, że wyglądaliśmy podobnie, natomiast z tyłu wyglądamy dramatycznie. Znaczy, pierwszy mecz chyba przegraliśmy tam, tak mi się wydaje, że pierwszy mecz no, ale no tak, ale z przodu w tamtym sezonie na jesień wyglądaliśmy nieźle. Już w Szczecinie naprawdę ofensywnie wyglądaliśmy dobrze i ogólnie wyglądaliśmy przez praktycznie całą jesień nieźle. Natomiast w obronie wyglądaliśmy dużo lepiej niż wyglądamy teraz. No takie jest moje zdanie, ja tutaj dużo solidniej przede wszystkim. Oczywiście w Szczecinie przegraliśmy, dostaliśmy strzał z dystansu Biciakciana i niestety nie udało się tam wywieźć punktów, ale jak na pierwszy mecz z takim zespołem na wyjeździe zagraliśmy nieźle. Natomiast no tutaj przyjeżdża Puszcza i no dla mnie to nie ujmując nic Puszczy, my tego meczu nie powinniśmy kompletnie odbierać jako wielkiego zwycięstwa, bo naprawdę prześlizgnęliśmy się przez ten mecz. I no Puszcza tak rzeczywiście weszła tak do tej ekstraklasy zupełnie przypadkiem, tam jakąś tam Wisłę, jakieś słabe uszy wyeliminowali tam. Wiesz, no trzeba oddać Puszczy, że oni, to nie jest zespół przypadkowy, ja jestem przekonany, ale... że nieoczywistym zespołom jeszcze urwią te punkty, więc okej, no są najsłabsi, natomiast wiesz, no tak nie umniejszaj ich tutaj, że oni sobie tak weszli, oni wywalczyli to naprawdę solidnie, to tutaj, że są w Ekstraklasie, no. Dobra, wpuśćmy Dominika. Dominik. Witam wszystkich, słychać mnie dobrze? Tak, dobrze. Ja chciałbym się odnieść do tego, co mówił Piotrek o tym jebaniu piłkarzy. Panowie, naprawdę przestańmy ich jebać po straconej bramce na 0-1, bo to jest tragedia. Jakiś gościu za mną zaczął wyzywać w ogóle niedźwiedzia, że wypierdala z drużyny i tak dalej, aż go musiałem uciszyć, bo to cały sektor irytowało i każdy mi bił brawo za to. To jest irytujące po prostu, no ci piłkarze słyszą to, co my do nich krzyczymy i normalnie jak Pawłowski biegł obok C sektora i to usłyszał, to kiwnął głową, że masakra po prostu. A wracając do tej zmiany formacji, co Andrzej mówił, że na plus, no to moim zdaniem nie mamy odpowiednich skrzydeł, znaczy nie skrzydeł, tylko boków obrony, dobrych w defensywie, bo na przykład Nunes, jak w destrukcji grał, no to ślizgami cały czas jechał albo biegał po prostu głupio za piłką. Z trybun tak to wyglądało przynajmniej. Znaczy wiesz, to co mówisz o tym nazwijmy to jebaniu piłkarzy, to tak, no to trzeba się podpisać pod tym, co mówisz. Jest to słabe, delikatnie mówiąc. I pamiętajmy, że to są zawodnicy Widzewa Łódź, tak? Zakładają koszulkę z herbem, który jest znany świętością. Więc obrażając i wyzywając własnych piłkarzy, to tak jakbyśmy nie szanowali własnego klubu. No, podpisuję się pod tym, jest to bardzo, bardzo słabe. To jest takie najprostsze wylewanie frustracji. Nie jesteś zadowolony z gry drużyny, to najłatwiej jest się wyładować jakimiś tam niewybrydnymi epitetami w kierunku piłkarzy. No ale generalnie dzisiaj panowie świat psiał i kultura debaty publicznej jest słaba, więc no takie czasy. Słuchajcie, bo widzę, że jest tutaj trener Michał Macek od Stałych Fragmentów, który dodał dzisiaj posta na temat tej bramki zdobytej przez Puszczę Niepołomice. Panie Michale, może chciałby pan zabrać głos i powiedzieć parę słów na temat
na temat tego stałego fragmentu, który pan opisał i ogólnie zdobytej bramki, bo z tego, co czytałem w tym poście, to jakby to stały fragment mocno rozgrywany w pierwszej lidze i jakby pan chciał coś dodać, to zapraszam do zabrania głosu. No tak, bo mamy takie same odczucia generalnie, że ta gra puszczy to jest dość prosta i przy fizyce no to przynosiło im przynajmniej w rywalizacji z naszą drużyną wymierne korzyści. Ogólnie rzecz biorąc, to 4-1-4-1, to my i tak naprawdę graliśmy bardzo podobnie jak z trójką z tyłu, bo Marek Hanucek cofał do tyłu i grał jako taki trochę środkowy momentami, więc wyglądało to podobnie, natomiast w mojej ocenie no już pali o ten środek pomocy, natomiast uważam, że to też jest pozycja do wzmocnienia, ale bez dwóch zdań tu jest potrzebny ktoś do środka, naprawdę ktoś, człowiek, który wiele zmieni i przede wszystkim doświadczony. Nie każdy zawodnik w zespole musi być sprzedażowy, tak jak się u nas w klubie mówi, z potencjałem sprzedażowym. Czasami też trzeba pomyśleć o doświadczeniu, które jest bardzo istotne, przede wszystkim w obronie. I fajnie, jakbyśmy pomyśleli troszkę w tym kierunku, że potrzebujemy gościa, który... Ja właśnie teraz tak zapytam, bo chyba wszyscy doszliśmy do tego samego konsensusu, że potrzebne są wzmocnienia. Jak nie jedne, to przynajmniej dwa. W pokoju był też trener. Każdy z nas zapytał, no były pytania, na jakie pozycje, co jak. Chyba nie wiem, czy ty, Patryk, nawet pytałeś o środkowego obrońcę. Trener no nie widzi wzmocnienia w tej formacji. Dla mnie też jest to szokiem. Nie wiem, ale zakładajmy, że teraz sztab powie, że po tych dwóch, trzech meczach jeszcze tam, nie wiem, zdobądźmy na trzy mecze cztery punkty. Będziemy mieli w sumie siedem punktów, tak? Na cztery mecze, tak? I oni stwierdzą, że nie potrzebujemy żadnego wzmocnienia i zrobią tak jak w zeszłym roku, że nie wzmocnią ten sztab, to ten zespół, to dla was to będzie porażka, bo dla mnie jak najbardziej. Bo też jestem zdania, że tutaj minimum dwóch obrońców ja bym dał. Środek pola to tak samo jak mówisz. Jakoś to będzie, jakoś to połatamy, mi się wydaje. Ale co najmniej dwóch obrońców ja bym tam widział, bo kiepsko to wygląda. No dla mnie Żyro to też nie jest jakaś pewność. Słuchaj, jakbyśmy się rozpędzili, to pewno każdy z nas by zrobił ze 4 i 5 transferów, natomiast wiesz, no też nie mamy worka pieniędzy i wiadomo, że mamy pewne ograniczenia. Ale uważam, że jeden solidny defensor naprawdę by się przydał. No zobaczymy, no. Też nie możemy wyciągać za daleko idących wniosków po jednym meczu, tak umówmy się. To był dopiero jeden mecz. Uważam, że takie pierwsze jakieś konstruktywne wnioski poważne możemy wyciągać dopiero po meczu derbowym, gdzieś po czwartej kolejce, to już wtedy będziemy mieć jakiś pogląd na tą sytuację. Zobaczymy, już widzę w kilku meczach. Co do tego ustawienia, mi się to podoba, że trener troszeczkę, że tak powiem, namieszał, że trener kombinuje. Wielu z was nawet tutaj na pokoju mówiło w tamtym sezonie, już pod koniec, że byliśmy trochę rozczytani. Co do tego, co tutaj mówiliście, że nie wyprowadzamy na siłę od tyłu. Wiecie, to też uwarunkowane było tym, jak gra puszcza. No puszcza, umówmy się, to nie była drużyna, która podchodziła do nas jakoś wysoko i oni nam tego nie utrudniali. No wiecie, takie granie z tyłu najbardziej zasadne jest wtedy, gdy ktoś podchodzi wysoko, próbuje cię presować, a ty dobrym wyjściem gubisz masę piłkarzy przeciwnika i wychodzisz szybkim atakiem wtedy, tak? Wyjście po pressingu to w 90% jest sytuacja bramkowa, tak? Więc puszcza tak nie grała, dlatego my też graliśmy inaczej. Ta czwórka też jest, że tak powiem, płynnym ustawieniem, bo zauważmy, że Fabio idzie bardzo wysoko, natomiast Patryk Stępiński już niekoniecznie, tak? Zdecydowanie więcej Fabio idzie do przodu. Tak jak Patryk zauważył, Marek Hanousek bardzo często wchodzi w linię defensywy, więc to ustawienie jest płynne, to jest fajne, to mi się podoba, to Andrzej też właśnie zauważył, wcześniej jak mówił, że możemy sobie w meczu zmieniać, możemy modyfikować i na pewno dla przeciwnika no, będziemy mniej czytelni zdecydowanie w tym ustawieniu. Natomiast mówię, no zobaczymy, przyszłość pokaże, jak to będzie wyglądać w kolejnych meczach. A nie wiem, czy widzieliście, jaka była przerwa między drugą linią a Sanchezem. Tam było z 15 metrów.
Znaczy ja on nie miał nikogo. Ja ogólnie rzecz biorąc uważam, że do takich meczów, gdzie musimy grać w ataku pozycyjnym, teraz kiedy mamy takiego Imada, to jest to człowiek, który bardziej by pasował pod takie granie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale facet oczywiście spalił w tamtej sytuacji, natomiast jak może nie jest najszybszy, ale co mi na co ja zwróciłem uwagę, to przede wszystkim podnosi głowę, kiedy podaje. To jest bardzo istotne. I według mnie to jest, mam nadzieję, że jeżeli potem co widziałem, oczywiście widziałem go tylko na YouTubie wczoraj, jeżeli się nie mylę, to chyba 15 minut zagrał, tak? Bo 5 minut przed końcem, przed 90 minutą i chyba 10 doliczone, tak? Jeżeli się nie mylę. Także za wiele nie można powiedzieć, natomiast myślę, że proporcje będą się tutaj odwracały, bo to z tego, co było widać na filmie, oczywiście filmy są często podkoloryzowane i często nie oddają tego, co zawodnik robi na boisku, ale jest to chłopak, który chyba ma zostawkę, dobre podanie, przede wszystkim wygrywa te pojedynki, a niestety Jordi, no później było trochę lepiej, no i ta piętka na pewno bardzo ładna, też Stadiony Świata asysta, ale no dużo takich piłek, gdzie my wybijamy je do przodu, to on po prostu... Ale to ja bym właśnie Jordiego widział, właśnie w duecie z tym nowym nabytkiem. O to nie, to ja kompletnie nie, szczerze mówiąc. Ja nie widzę ich dwóch, szczerze mówiąc. Bo jeden ma zostawkę, jeden potrafi przyjąć i może od razu odegrać, a drugi to jest właśnie taki biegacz, taki sprinter, który no biegnie za tą piłą. I, znaczy, ja mam wrażenie, że my chcemy grać tak. Trener chce mieć takiego napastnika na pewno, który potrafi przytrzymać tą piłkę w kluczowym momencie. To znaczy, nie wiem. Słucham? To jest właśnie problem, bo my takiego nie mamy, bo Jordi tak nie jest. Jedna na 10 mu się uda, że przytrzyma piłkę. Dlatego Imad przyszedł prawdopodobnie, bo zresztą rozmawialiśmy już z trenerem o tym. No po tym, co ja widziałem na filmie, to jest to kompletne przeciwieństwo napastnika Jordiego. Oczywiście warunki fizyczne bardzo podobne, bo obaj mają tam chyba ponad 1,90 m wysocy i tak dalej. Natomiast on, z tego co widać, strzał z dystansu bardzo mocny. Lewa dobra, bardzo, bardzo dobra lewa noga, do tego użytek z główki, z tego co widziałem, potrafi zrobić, no i przede wszystkim zastawia się, to czego nie robi Jordi, i rozgrywa bardzo dobrze, nie mówię tutaj w pełnym biegu piętki, tylko po prostu bierze obrońcę z reguły, tak to wygląda, na plecy i zagrywa dalej. Taki to jest profil napastnika i wydaje mi się, że takiego potrzebujemy, bo my bardzo często zagrywamy na właśnie naszą dziewiątkę, która powinna to w teorii zebrać tą piłkę, poczekać na kolegów, czyli w tej sytuacji Fran, Pawłowski i Terpiłowski, zagrać do boku, wychodzić na pozycję i tak powinniśmy budować atak pozycyjny. A tutaj przez pierwsze 30 minut Jordi nie miał chyba jednego dobrego przyjęcia piłki, jeżeli chodzi o tą strefę w środku boiska. Druga sprawa, że jak on doszła do niego piłka, to nie było nikogo przy nim, do kogo mógł od razu nawet zgrać tą piłkę, bo tam była za duża przestrzeń. Dlatego trzeba poczekać i dlatego jest potrzebny człowiek, który taką piłkę przytrzyma. I myślę, że dlatego takiego napastnika szukaliśmy. Tu kiedyś Sławek mi powiedział, że my podobnego napastnika szukamy, co Papszun szukał w Rakowie, czyli gościa, który potrafi właśnie tą piłkę przytrzymać i troszkę rozegrać. A Jordi jest takim, że raczej pcha do przodu cały czas. Tak? On liczy na to, że obrońca się pomyli i wyjdzie na czystą pozycję. Tylko że my do tej pory nigdy tak nie graliśmy, bo nikt tych piłek penetrujących nie zagrywał. Patryk Stępiński chyba tylko taką asystę miał. Także no, w mojej ocenie wydaje mi się, że jeżeli dalej będziemy grać tak, że będziemy chcieli grać w ataku pozycyjnym, to jeżeli Imad oczywiście piłkarsko dojedzie, mam na myśli to, że będzie to zawodnik, który będzie nie tylko profilem pasował, ale piłkarsko będzie się jakby spłacał, nazwijmy to tak brzydko, to proporcje występów będą szły raczej na jego korzyść, tak mi się wydaje. I na przykład we wczorajszym meczu byłem pewny, że to on wyjdzie, bo byłem przekonany, że będziemy grać właśnie w ataku pozycyjnym i Jordi wręcz idealnie pasowałby na kontry, na przykład na 30-40 minut, nie? No 40 to może przesadziłem, ale na 30 minut ostatnie to by pasował idealnie, tym bardziej, że Puszcza miała taki moment, kiedy spuchła bardzo. A mnie dalej, powiem wam, dalej mnie ciekawi, dlaczego taki Hansen nie gra. Kurde, na ostatnim meczu jak byłem, to ten gościu ma naprawdę wszystko, przyjęcie, podanie i inne rzeczy. I on dalej nie gra, to... No powiem ci, że dla mnie to też jest zagadka właśnie, dlaczego ten Norman nie gra. Uważam, że to jest jeden z lepiej wyszkolonych piłkarzy w naszej drużynie. Nie wiem, no wiesz, no
Wypada tylko zaufać trenerowi Niedźwiedziowi, on ma go na co dzień na treningach, on z nimi przerabia taktykę. Dla mnie też jest to niezrozumiałe, dlaczego on nie dostaje szans. Tak samo jak wczoraj dla mnie było zaskoczeniem wielkim, że nie zagrał młody Klimek. Tak byłem przekonany na 100%, że on wyjdzie, tym bardziej, że w tych wszystkich meczach kontrolnych grał. Strzelał bramki nawet. Strzelał bramki nawet, więc byłem przekonany, że on zagra. Nie zagrał, no to pokazuje to, że ten mecz naprawdę... My sobie tutaj oczywiście teraz już na spokojnie możemy różne scenariusze rozważać. Jeden kibic widzi tak, drugi inaczej, trzeci jeszcze inaczej. Na pewno cieszymy się, tak jak powtarzaliśmy wielokrotnie, z trzech punktów, bo to było najważniejsze, ale widać wyraźnie było, że ciężar gatunkowy tego meczu był naprawdę duży i wracam do tego, bo jednak te sześć porażek z rzędu w sercu Łodzi, ten rekord historyczny, niechlubny, tak trzeba powiedzieć, który był widać nigdy w historii. Nawet Widzew bardzo, bardzo słaby, który spadał z ekstraklasy, pamiętamy, tak? Mecze z Legią, gdzie Boruc nam strzelał bramkę w karnego. No to mocno wtedy dostawaliśmy lanie, ale no nie byliśmy nigdy aż tak słabi, żeby przegrać sześć meczów z rzędu na własnym boisku, więc to myślę, że mocno im ciążyło i to było najważniejsze zwycięstwo wczoraj. Zdecydowanie. No zobaczymy. Teraz jedziemy do Szczecina, prawda? Pogoń, co by nie mówić, to jest topowa drużyna naszej ligi w tej chwili. Ma szeroki, wyrównany, mocny skład, więc zobaczymy, jak paradoksalnie możemy powiedzieć, że zobaczyliśmy Widzew na tle, wydawałoby się, bo oceniamy na razie po jednym meczu i na papierze tą puszczę, aczkolwiek wcale nie wykluczam, że ta puszcza jeszcze wielu napsuje krwi w tej lidze. Ja tylko się wtrącę, że ta puszcza no, zaprezentowała się najlepiej, jeżeli chodzi o przygotowanie pod przeciwnika ze wszystkich trzech beniaminków. No tak, zdecydowanie. I mówię, oni mogą napsuć jeszcze krwi niejednemu w tej lidze. Natomiast tak jak powtarzam, wydawałoby się, widzieliśmy Widzew na tle jednej ze słabszych drużyn w tej lidze, teraz zobaczymy na tle jednej z mocniejszych, tak? Powiedzmy top 3, top 4 tej ligi, więc jestem bardzo ciekawy, jak widzę, wypadnie w tym Szczecinie. Ale nasz mecz to był chyba najbardziej intensywny. Obydwie drużyny po ponad 120 kilometrów. Znaczy na pewno dla przeciętnego kibica, niezaangażowanego, ten mecz oglądał się bardzo dobrze. Pięć bramek, wymiana ciosów, tak, dosyć duża intensywność, dosyć dużo przebiegniętych kilometrów. Znaczy, ogólnie, wyglądało to się na pewno fajnie. Ogólnie to się ogląda bardzo fajnie mecze na Widzewie, tylko nam chyba nie chodzi o to, żeby to się oglądało super fajnie, ale przede wszystkim, żeby było skutecznie i spokojnie. To jest problem. Wydaje mi się, że jeżeli wczoraj przyjechałaby drużyna lepsza piłkarsko, to ten mecz byśmy przegrali z Kretesem, grając tak w obronie, jak zagraliśmy. Być może to był stres, być może nie wiem, być może to była kwestia tych właśnie sześciu porażek, o których wspomniał Zizu. No skoro wyszliśmy bez młodzieżowca, ktoś tam na Twitterze napisał wcześniej, że tak prześmiewczo trochę, że skoro nie mamy na transfery, to może mamy na opłaty w ramach niewystawiania zawodników, jeżeli chodzi o młodzieżowców. Pewnie to nadrobimy w trakcie sezonu, natomiast no właśnie na takiego przeciwnika, szczerze mówiąc, chciałbym dwóch młodzieżowców, jeżeli już miałbym gdzieś nadrabiać. Oczywiście to tak, wiadomo, no ten mecz był mega decydujący, bo gdybyśmy tego meczu nie wygrali, a nie daj Boże przegrali, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że jedziemy do Szczecina, dostajemy z dobre 2-3-0. Będą po meczu pucharowym. No będą, ale czy to ma znaczenie w polskiej lidze? Już nie, na jeden mecz jechaliśmy, jak zespół był po pucharach i... Przepraszam. Grają z jakimiś kelnerami z Irlandii, także myślę, że tam się specjalnie nie zmęczą, ale jest tak, jak mówisz, Patryk, nie? To zwycięstwo jest ultra ważne. Mamy wyjazd na Szczecin, mamy potem Jagiellonię na wyjeździe, która przecież dostała Bęcki. No tak, no można Krakowie. Sobie wyobrazić, nie? Mamy derby, mamy Górnika, nie? Jakbyśmy nie wygrali tego meczu, to mogłoby być naprawdę nerwowe, więc ja rozumiem Janusza, że nie chciał ryzykować to i składem, i potem zmianami. A jeszcze tylko powiem, wracając do wątku Hansena, też mnie trochę zdziwiło, że nie wszedł nawet na zmianę. Zabartka na przykład. Tak, Zabartka. Chociaż wszedł Cyganik i dał bardzo dobrą zmianę, więc tutaj nie można
nic zarzucić trenerowi. Natomiast mi się wydaje, że w ubiegłym sezonie to, że Hansen nie grał, mimo że miał bardzo dobre liczby na minuty, tak? Jak sobie popatrzycie, ile on dostawał minuty, ile zrobił bramek, ważnych bramek czy asyst, to miał naprawdę dobre te liczby. Natomiast no, problem był taki, że był terpił jako młodzieżowiec i trzymał plac jako młodzieżowiec. W tym roku terpił już nie jest młodzieżowcem. I ja myślę, że tutaj musi być rywalizacja, bo tak obiektywnie, no to kogo on może zastąpić na boisku? No raczej Terpiła, no bo Bartka pozycja jest niepowtarzalna, nie jest to napastnik, nie jest to wahadłowy. W środku pola mamy rywalizację, więc ja myślę, że Hansen będzie rywalizował z Ernestem. No i liczę na to, że będzie dostawał więcej minut, no bo to jest no, druga najlepsza technika użytkowa po Bartku w drużynie, więc szkoda takiego chłopaka na ławę. Ja ci powiem, tak, tylko... Przypomnijcie sobie sytuację, kiedy Hansen naprawdę grał fajną, dawał fajną zmianę i strzelał ważne bramki i tego nie można mu odmówić. Natomiast potem w meczu dostawał szansę, w następnym zazwyczaj meczu dostawał szansę od pierwszej minuty. No i był niestety jeden z najsłabszych zawodników i zawodnikiem, który powinien jako pierwszy opuścić zespół do zmiany po prostu. No więc jakby no, tych szans... Tak, ale miał dwa mecze. On wyszedł... bardzo dużo zmarnował. No nie bardzo ale dużo, jest... nie zaraz. Dwa razy wyszedł w podstawowym składzie, więc na 34 mecze, nie miał kontuzji, był do dyspozycji, więc jeśli mówisz, że on bardzo dużo szans zmarnował, to tak nie było. Dostał dwa razy szansę zagrania w podstawowym składzie na 34 mecze, plus może w pucharze, to już tam nie śledziłem. No i dodałbym, że dostał tę szansę wtedy, kiedy drużyna całościowo nie wyglądała rewelacyjnie, umówmy się, tak? No dostał po Legii wszystkim... i dostał chyba po Piaście. Przede wszystkim ja mam wrażenie, że to jest zawodnik, który powinien grać na dziesiątce w środku, bo on ma pokrętło, on naprawdę, to nie jest zawodnik na skrzydło w mojej ocenie, on właśnie pasowałby na podwieszonego napastnika, tak mi się wydaje, to po pierwsze, a po drugie być może to jest też taki zawodnik, który potrzebuje takiego mentalnego wsparcia, że on wie, że na niego się stawia, bo są tacy zawodnicy, bo nawet jeżeli on zagrał niezły mecz po zmianie i potem go trener wpuścił i nie dojechał, to wcale nie znaczy, że on jest złym zawodnikiem, po prostu może potrzebował więcej czasu. Akurat ja uważam, że Hansen technicznie to jest naprawdę na Bartka poziomie i nie uważam, żeby on w jakikolwiek sposób żeby tu jakaś była znacząca różnica. Myślę, że to jest gość, który może nam jeszcze bardzo dużo dobrego dać. No to, co on zrobił w Gliwicach, czy to, co zrobił na Legii i tak dalej, to jest naprawdę wszechstronny zawodnik i uważam, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby z niego wykrzesać to, co najlepsze, bo no chociażby ta sytuacja w Gliwicach, tego się nie robi, tego paprok, tak brzydko powiem, tak? To pewne rzeczy trzeba mieć we krwi i on to ma, według mnie. Natomiast no... No i to jest jeden z nielicznych zawodników w tej drużynie, który ma dribbling jakiś, tak? Bo dzisiaj mało jest zawodników, którzy potrafią dribblingiem kogoś minąć, no, tak? Tak naprawdę Bartek i on to jest takie top 2 chyba, nie? Jeżeli chodzi o tę kwestię, także no ja bym bardzo chciał, żeby on grał, bardzo bym chciał, żeby dostawał szansę. Terpiła oczywiście, pewnie obejrzeliście już serial, no to nawet tam się przewinęło, że gramy Terpiła, bo może uda się go sprzedać, to tak mniej więcej między słowami można było wyciągnąć, więc wcale bym się też nie dziwił, że Terpił będzie grany po to, żeby też go gdzieś sprzedać w tym sezonie albo między rundami. Natomiast no... Tym bardziej, że możemy tutaj zdradzić, że krążyły takie plotki w środowisku, że są jednak zapytania o Terpiłowskiego i nawet jakieś tam wstępne rozmowy były, a co z tego będzie, zobaczymy. Tak, jeszcze mamy bodajże okienko jest otwarte do 3 czy 4 września, więc jeszcze przed nami dużo, dużo może się wydarzyć. No na pewno Terpił jest jednym z niewielu zawodników sprzedażowych w klubie, tak? Takich, którzy mogą dać nam jakąś pokaźną kwotę, która może coś tam zmienić, jeżeli chodzi o nasze finanse. Na pewno takim zawodnikiem jest Szota, na pewno właśnie Terpił. Być może Jordi, jeżeli by coś strzelił, tego nie wiemy, natomiast myślę, że tych dwóch zawodników przede wszystkim młodość, przede wszystkim Polacy, więc zawsze w cenie. Myślę, żeby Widzew zaczął w ogóle coś sprzedawać regularnie, to ten pierwszy ruch musi być no niezły, nie, wiadomo, że tutaj nikogo za 5 milionów euro nie sprzedamy, natomiast pierwszy ruch trzeba zrobić i myślę, że on w tym sezonie się wydarzy i obstawiałbym, że będzie to ktoś właśnie z tej dwójki. Mamy długą rundę w ogóle, 19 meczy jest jesienią plus Puchar Polski, także no ja liczę na to, że wszyscy ci, którzy zasługują te swoje minuty dostaną, bo to jednak wiadomo, będą jakieś urazy, będą jakieś kartki, no zobaczymy, jestem
Byłbym bardziej zdziwiony, gdyby z przodu mamy jeszcze tego Klimka, którego żeśmy jeszcze nie zobaczyli. I nie zapominajmy, że jest jeszcze młody, utalentowany Tkacz, tak? Który wraca do formy powoli. I to też będzie jakaś alternatywa dla trenera Niedźwiedzia, jeżeli on dojdzie do pełnej formy. Obiecujący młody chłopak, więc to będzie tutaj duża rywalizacja na pewno. Dlatego tak cały czas tutaj z uporem maniaka powtarzamy, że jeżeli chodzi tutaj o te obszary na boisku, to my raczej mamy kłopoty bogactwa takiego delikatnego. Natomiast tutaj te deficyty to raczej ten środek pola i ta defensywa cały czas, można powiedzieć. No przede wszystkim ten środek obrony, myślę, że no wczorajszy mecz, nie ma co ujmować puszczy, natomiast no też nie ma co gloryfikować naszej obrony, tak? Gdyby tutaj pojawił się lepszy zespół, to uważam, że ten mecz byśmy przegrali w podobnym stylu, jak przegrywaliśmy na wiosnę. Zresztą zdenerwowanie u trenera było widać po tej pierwszej bramce. Ta mina nie była za ciekawa. Tak trochę miałem wrażenie, że powróciły demony z wiosny. Trener sam chyba nie dowierzał, że tak to się wszystko zaczęło. Oczywiście no skończyło się dobrze, happy end i tak dalej, ale mam wrażenie, że nie jest do końca tak, jakby trener chciał. I mam nadzieję, że to jest taki facet, który no, chociażby pokazał to tym, że zagraliśmy trochę inaczej niż do tej pory, więc też uczy się na błędach i na pewno chce, żeby zespół grał jak najlepiej. No normalna sprawa, nie wierzę w to, że jest tutaj masochistą i będzie grał do uporu maniaka coś, co nie działa. Natomiast mam nadzieję, że trener też w jakimś stopniu wpłynie troszkę na ten nasz zarząd przede wszystkim, żeby kogoś tutaj do obrony poważnego. Nie mówię tutaj o uzupełnieniu, tylko bo mnie tak naprawdę żaden transfer poza Franem Alvarezem nie powalił, aczkolwiek to też nie jest transfer, który bym powiedział wow. Na taki liczyłem chociaż jeden. Nie obraziłbym się, gdyby to wow było właśnie w obronie. No, moglibyśmy kogoś za gotówkę w końcu, za jakąś pieniążki wyłożyć konkretne i dobrego obrońcę, doświadczonego. Ten Petrasek już poszedł? Tak, on chyba gdzieś tam do Azji wyjechał, zdaje się, z tego co kojarzę. Natomiast no, prezes Rejc mówił, że jesteśmy przygotowani na transfer gotówkowy. Chcieliśmy tego Nigeryjczyka bodajże z amerykańskim paszportem. Bo ja go nie słyszę. Tego Nigeryjczyka z amerykańskim paszportem chcieliśmy, więc jesteśmy przygotowani na transfer gotówkowy. I może no tutaj dyrektor Wichniarek nas jeszcze mile zaskoczy. No na to liczymy pewnie wszyscy. No wiesz, mi się wydaje, że przede wszystkim być przygotowanym, a chcieć, to jest różnica. Mam wrażenie, że my może jesteśmy wiesz, finansowo przygotowani w księdze, że mamy tyle i tyle, natomiast nie mam, mam wrażenie, że tych chęci do tego nie ma. Być może ta wizja trochę właściciela przed sezonem i ta konferencja była troszkę być może błędnie przekazana przez właściciela, bo tam była trochę mowa o tych transferach zupełnie inaczej niż to miało miejsce. Oczywiście nie twierdzę, że ci piłkarze, którzy przyszli, nie dadzą jakości takiej, jakiej by oczekiwał trener. Natomiast no, wydaje mi się, że zespół na pewno wymaga wzmocnień. Ja zresztą byłem w szoku, jak trener powiedział, że my tutaj obrońcy nie szukamy. Jakby zrobiliśmy, usunęliśmy dwóch, jeżeli można tak brzydko to nazwać, ściągnęliśmy jednego. Nie uważam, żeby Silva jakoś odstępował od Martina, ani też jakoś mocno odbiegał, raczej to jest, bym powiedział, taki podobny poziom. Ja taką zasadę wyznaję, że jeżeli ściągamy, to lepszego, oczywiście w ramach możliwości. Natomiast no, kurczę, no. Jeżeli mamy robić progres, to właśnie w miejsce tych zawodników, którzy odchodzili, powinni przychodzić zawodnicy, którzy podnoszą poziom znacząco. Może nie mówię tu o różnicy, nie wiem, no Patryk Stępiński i Sergio Ramos, tylko mówię no o takim... No tak, ale są po prostu chociaż lepsi. No rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. No, możemy przywołać tylko słowa trenera Niedźwiedzia, który był tutaj naszym gościem w Widze Fredrum. Na moje pytanie, czy według trenera mamy materiał ludzki na to, żeby grać czwórką, trener powiedział, że absolutnie tak. Co do Da Silvy powiedział, że to jest piłkarz, który daje więcej do przodu, który może tą piłkę lepiej wyprowadzać niż Martin, który ma lepsze podanie, tak może uruchomić tym podaniem atak. No zobaczymy, no to po 90 minutach ciężko jeszcze wyrokować, jak naprawdę będzie wyglądał ten Luis Da Silva.
Może jest tańszy, na pewno jest młodszy. Dzisiaj chyba Martin, z tego co nawet rozmawialiśmy prywatnie, sobie wrócił do Skandynawii. Tak, wrócił tam skąd przyszedł, podpisał nowy kontrakt. Na papierze faktycznie są to piłkarze bardzo podobni, lewonożni i tak dalej. Natomiast tak jak mówię, no na plus dla tego do Silvy jest to, że jest młodszy przede wszystkim. Może tańszy, nie wiemy tego, tak. Okaże się, no dajmy chłopu grać i zobaczymy po jakichś 4, 5, 6 kolejkach. Tak naprawdę, czy to jest lepszy piłkarz od Martina, czy może bardzo podobny. Ciężko w tej chwili wyrokować. Wiesz, ja jestem ogólnie w stanie uwierzyć, że zagramy dobrą jesień. Natomiast no, nie chciałbym, żeby Widzew znowu popełnił ten sam błąd zimą. Tutaj, jeżeli ten zespół ma robić progres, to my co rundę powinniśmy wymieniać ten słabszy ogniwo. Taka jest niestety, takie są realia futbolu, poważnego futbolu. Nie mówię tutaj o zespołach typu Real Madrid, Barcelona, Bayern, Manchester i tak dalej, gdzie te zespoły można powiedzieć, że są zbudowane i wymienia się przy jakiejś okazji jednego zawodnika. My jesteśmy zespołem, który tak naprawdę jest na początku drogi w budowie solidnego zespołu na poziomie ekstraklasy, więc my musimy zmieniać co chwilę, jeżeli mamy iść do przodu. Dlatego na przykład powiedziałem, że właśnie środek obrony i człowiek do środka pod tego Frana, żeby operował piłką nieźle, na dobrej szybkości, żeby był strzał z dystansu. No my mamy taką piłkę dosyć bezpośrednią, tak? My nie zamulamy, że tak powiem. Raczej mamy styl gry taki bardzo bezpośredni, bardzo taki troszkę taki angielski, z wysokim pressingiem i potrzebujemy zawodników, którzy też piłkarsko potrafią to unieść. Fran wydaje się, że będzie wzmocnieniem. Natomiast no, też ta ławka jest ważna, dosyć istotna. Ktoś tam napisał dzisiaj, że ta ławka całkiem fajnie, no bo Cyganik z Czechu. Zobaczymy, tak? No, Cyganik strzelił bramkę w sytuacji, w której nie miał prawa zmarnować. Prawie ją zmarnował. Czechu tutaj raczej źle się podać nie dało, no bo wychodziliśmy dwoma w tej sytuacji napastnikami, jeden lewa, druga prawa strona. Także tutaj jakby nie gloryfikowałbym, tu się nic wielkiego nie wydarzyło, coś ponad stan, więc no zobaczymy. Na pewno cieszę się z młodzieżowców, uważam, że ci młodzieżowcy, którzy do nas przyszli, to jest fajny ruch, na pewno z potencjałem. Gdzieś tam czytałem, że to wcale nie byli wiodący zawodnicy w pierwszej lidze i tak dalej. Okej, może nie byli, natomiast na papierze to wygląda całkiem nieźle, na pewno daje opcję trenerowi. Ale nie zmienia to faktu, że tutaj naprawdę mam nadzieję, że albo jest coś, czego my nie wiemy, albo pojawi się jakaś okazja, albo jest zawodnik, na którego czekamy jeszcze. Może ten Kerk z Hanoweru, o którym się gdzieś tam ostatnio wspominało. No, czy wiesz, to, no, to okienko letnie ma to do siebie, czym wiesz, czy będzie się zbliżało do końca, tym ci piłkarze będą schodzić jednak z oczekiwań, bo każdy chce Pana Boga przysłowego za nogi złapać, każdy chce jak największy kontrakt, każdy chce z nich, z tych zawodników ugrać jak najwięcej dla siebie i gdy tych ofert jednak nie będzie zbyt dużo, to myślę, że tutaj za jakiś tydzień, dwa to zaczną się pojawiać ciekawi zawodnicy do wyjęcia i mam nadzieję, że z tego skorzystamy. A co do tego, co mówię zimą, to tak, no myślę, że już wyciągamy wnioski, tak? Podpisanie umowy w Uniejowie o korzystanie tam z boisk, no to już jest dobitne pokazanie, że jednak wyciągamy jakieś wnioski z tego i ten u niej już został podpisany. Też pewnie dlatego, że nie wiem, czy tutaj wszyscy kibice wiedzą, ale już obowiązuje w podręczniku licencyjnym wymóg posiadania własnego boiska podgrzewanego, treningowego. My takowego jeszcze nie mamy. Dopiero w przyszłym roku ma takowe zacząć się budować przy stadionie, więc ten u niej już też pełni rolę takiego boiska treningowego. A co do zimy, to też mam nadzieję, że będziemy wymieniali stopniowo tutaj kadrę. Ten błąd, który zrobiliśmy poprzedniej zimy, już się nie powtórzy. Tutaj nikt oczywiście nie oczekuje 10 transferów, ale te 2-3 ogniwa co rundę powinny być wymieniane w każdej drużynie. To daje nowy impuls, świeża krew i to jest normalne. Jeżeli chcesz się rozwijać, to w każdym okienku transferowym musisz 2-3 ruchy robić na pewno. Dlatego tutaj nie powinno być sentymentów i
i żaden piłkarz nie powinien być ponad Widzewem, to Widzew powinien być najważniejszy, to Widzew powinien być priorytetem. Żaden z tych zawodników na dzień dzisiaj jeszcze nawet nie podchodzi do, w 20%, jeżeli można to w jakikolwiek sposób zobrazować, do tych zawodników legend, które tworzyły ten wielki klub. Więc jakby dla mnie, jeżeli ma przyjść ktoś lepszy, który procentowo podwyższy jakość podań, celność podań, szybkość tego zespołu, częstotliwość strzałów z dystansu, oddawanych strzałów i tak dalej, i tak dalej. Nie każdy zawodnik, który przyjdzie, da parę procent więcej. Jeżeli skutecznie co rundę będziemy wymieniać te słabe ogniwa, to nawet jeżeli jeden zawodnik da 5% więcej w każdej statystyce, to jeżeli to się przełoży na cały zespół, przy 10 zawodnikach w polu, to już jest 50% więcej. Więc to się może na przy jednym zawodniku wydawać takie mało do zobrazowania, natomiast jeżeli nagle wymieniamy paru zawodników i każdy jest lepszy od poprzedniego, to już pewne rzeczy, które wcześniej nie wychodziły, nagle zaczynają wychodzić, tak? Już na 5 akcji zepsutych z przewagą powiedzmy 4-3 wychodząc z kontry, kiedyś byśmy zepsuli 2, teraz psujemy 1. To wszystko ma oddziaływanie na boisku, jeżeli masz coraz lepszy zespół, dlatego no, ja liczę na to, że my tutaj po prostu jeszcze troszkę się przebudzimy po tym meczu, że właśnie w sumie to dobrze, tak jak dzisiaj rozmawiałem z Zizu, że w sumie dobrze, że taki mecz się przydarzył, bo może pokaże, że jednak musimy tutaj zrobić wzmocnienia i nie ma co tutaj osiadać na laurach i myślę, że ten zespół jest skompletowany, bo wcale nie jest. Trzeba też zobaczyć, jak ci zawodnicy się wkomponują, bo no tutaj bramka Stadiony Świata Frana Alvareza w żadnym stopniu jakby w moim odczuciu wcale nie wskazuje na niego jako gracza meczu i uważam, że kibice mocno tutaj przeciągają strunę za każdym razem, kiedy ktoś celnie poda piłkę, czy uderzy celnie na bramkę i tak dalej, i tak dalej. Za szybko robimy gwiazdy z zawodników, którzy ledwo co przyszli. Być może potem mają z tego powodu problemu, kiedy jest zjazd nagle formy i zespołowi nie idzie. To też o tym trzeba pamiętać. No ale co, tutaj myślę, że temat puszczy. Można jeszcze sobie powiedzieć, bo chciałem też, żebyśmy porozmawiali tak w paru słowach o każdym z meczu, który był rozegrany w tej kolejce, no bo też temat był taki, że oceniamy pierwszą kolejkę, ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze tutaj Piotrka wrzucę, to jeszcze żebyśmy sobie tak ocenili każdego zawodnika w skali od 1 do 5, zaczynając od bramki. To ja tak Rawasowi daję no powiedzmy, że 3+, za tą straconą bramkę uważam, że powinien tutaj wyskoczyć i tą piłkę nad poprzeczką wybijać, źle ocenił tor, według mnie bramka jego. No ja się przychylam też tak, trójeczka z plusikiem. Tutaj, co tutaj jeszcze jest dalej? Zacznijmy od Patryka Stępińskiego, czyli prawy obrońca. Według mnie, jeżeli Patryk będzie grał na tej pozycji, to nie będzie tak dobrym zawodnikiem, jak grał w trójce jako prawy środkowy. Mocno bym powiedział nerwowy tutaj ten ślizg, który był przy bramce na... Tak, poszedł na jeden. Spalonym, poleciał na raz, bardzo nierozważnie według mnie. Też 3+. No ja zawsze doceniam, jak bramkę strzela obrońca, więc czwóreczka z minusem z mojej strony. O tej bramce zapomniałem, ale faktycznie to warte odnotowania. Fabio Nunes, druga strona. Początek dosyć kiepski, później trochę lepiej, ale też jakoś chyba na pewno lepiej chyba niż te ostatnie mecze na wiosnę, kiedy się tam pojawiał, ale no takie chyba 3+ też. No Fabio to jeszcze nie jest ten Fabio, którego znamy z tej najlepszej jego strony. Myślę, że on będzie jeszcze dochodził do siebie kilkoma meczami. Widać jakiś tam progres, no ale tak jak mówię, no brakuje jeszcze do tego najlepszego Fabio. No też tak bym myślę, że taki solidny występ, bez szału, ale też bez żadnych jakichś tam większych błędów. Myślę, że taka trójka z plusem, także okej. Okay, no. No i środek obrony, czyli Da Silva i Serafin Szota, dla mnie lepiej zaprezentował się chyba tutaj Da Silva, aczkolwiek to jest chyba tylko moje takie odczucie, bo tych piłek po prostu wyprowadzał więcej. No ale
ciężko mi coś mądrego powiedzieć, szczerze mówiąc, bo... Ja bym globalnie, powiem ci, całej linii obrony wystawił taką trójkę z minusem. Trójkę z minusem, czyli środkowi zaniżają tych bocznych w takim razie. No tak, tak myślę, że no nie było rewelacji, ale też trzeba powiedzieć, że walczyli z chłopami naprawdę rosłymi, nie? I tutaj no mieli ciężarówkę, naprawdę. No tak, ciężarówkę. To był problem. Ja myślę, że każda drużyna będzie miała problem, jeżeli oni będą grali w ten sposób, bo trzeba przyznać, że ta puszcza jest zdecydowanie budowana pod taką grę, jaką chce tam trener Tułacz, czyli wysokie chłopy, silne. I ciężko się gra z takimi chłopami wysokimi. No jednak trzeba troszeczkę z nimi poskakać do tej głowy No tam duża przewaga była, to było widać, nie? No i to ciężka była gra, no. Tak jak mówię, no straciliśmy dwie bramki, mogliśmy stracić więcej. Wygraliśmy, więc globalnie taka struja z minusem dla defensywy. No i następnym zawodnikiem, środek już pomocy, Marek Hanusek, dla mnie czwórka. Stary, dobry Marek, bez żadnych poważniejszych błędów, miał parę dobrych odbiorów, nie ma co od niego oczekiwać jakiejś wielkiej gry do przodu, natomiast to, co miał chyba zrobić, to wykonał zadanie, tym bardziej, że pomagał bardzo dużo w obronie, schodził jako ten obrońca jeden, żeby też ten blok defensywny trochę podwyższyć i pomóc w walce o górne piłki. No, Marek trzyma poziom, on rzadko schodzi poniżej pewnego poziomu, to taka mocna czwórka, na pewno mu się należy. Następny Fran Alvarez, moim zdaniem nerwowy początek. Na początku byłem mocno sceptyczny, nie widziałem nic, co by mnie przekonywało do tego, że będzie nieźle. Parę takich piłek niegłupich zagranych do przodu. Mam wrażenie, że troszkę go koledzy hamowali, bo przede wszystkim tutaj Dominik do takiej kombinacyjnej gry raczej nie za bardzo. Ale no wiadomo, ta bramka dużo zmienia, miał okazję na lepszą sytuację, w sumie wykreował ją sobie sam, bo przełożył tam dwóch zawodników w polu karnym i tak naprawdę miał całą bramkę i bramkarza, no tam byli obrońcy i nasi zawodnicy, ale no sytuacja można powiedzieć, że stuprocentowa, jeżeli zawodnik wali sprzed pola taką bramę, to w polu karnym też powinien przynajmniej trafić w bramkę, więc dla mnie też czwórka, uważam, że stać go na dużo więcej. No ja też tak przychylam się, czwórka na zachętę. Bramka przepiękna, w ogóle cała akcja przepiękna, zgranie żółtego piętą. On taką, jak to kiedyś się mówiło, pasóweczką. No, widać, że chłop wie, co jest grane w tym sporcie i mam nadzieję, że z każdym meczem będzie nam rósł, no i będziemy mieli dużo pociechy. To tam taką bramkę podobną ostatnio u nas strzelił? To było pewnie w tym. To było w Kaliszu? Czy gdzie my taką bramkę strzeliliśmy? Hanouszek z głębiem. Tak jest. Dokładnie. Ale Hanouszek to chyba było proste podbicie, nie? No tak, a tutaj taka pasóweczka, nie? No tak, ale w okienko, tak, to w sensie, gdzie to trafiła. Nie pamiętam. Ja z Radwańskiego pamiętam. Dobra, no co, dalej. Dominik. Poczekajcie. Bo tak sobie teraz przemyślałem, jak mówiliście o tym Marku. A nie myślicie, że jeszcze może trener by chciał Marka w sensie cofnąć do obrony, jakby potrzebował? Jak będzie potrzebował, to pewnie bierzemy to pod uwagę, natomiast no, były takie mecze, że Marek przecież grał na środku obrony. No w pierwszej lidze, no. Ale czy postawiłbyś dom na to, że Marek będzie lepszy niż ci, co mamy? Czy bym postawił, czy będzie lepszy? Wiesz co? Dla mnie to szkoda by było Marka tracić, bo naprawdę na jako szóstka wygląda dobrze. No, w tamtym sezonie panowie, on miał najwięcej odbiorów w całej lidze, więc to jest naprawdę solidny, defensywny pomocnik. Oczywiście, no, z braku laku to i pewno z Zielińskiego można stopera zrobić. No tak, tylko że właśnie mnie to najbardziej tak smuci, że my nie myślimy o tym, żeby wzmocnić obronę i tak sobie myślę, może trener sobie, tak staram się wejść w jego myślenie, że może sobie w razie czego będzie potrzebował, to sobie Marka cofnie, no bo tych środkowych pomocników trochę ma. Ja myślę, Łukasz, że to jest taki pomysł, to wczoraj też było widać, zwłaszcza jak Fabio Nunes, bo Fabio Nunes wczoraj był bardzo wysoko ustawiany i on tam, wiesz, dostawał mnóstwo piłek, on był pod grą bardzo dużo i wtedy właśnie Marek wchodził jak gdyby, wiesz, tam na jego stronę, nie, więc to chyba jeden z pomysłów na, wiesz, zmianę systemu gry jest właśnie to, że my nominalnie gramy czwórką,
ale już na boisku z Puszczą to było tak, że Nunes grał bardzo wysoko, on grał praktycznie wahadło, i asekurował go właśnie Marek na nominalnej pozycji Fabio, nie? To tak wczoraj, to był jeden z takich nowych pomysłów, który tam Janusz wczoraj wprowadził, i no, widać, że on po prostu, no, wiesz, dostrzega te walory defensywne Marka, i to jest naturalne chyba, że w ten sposób myśli. No, tylko wiesz, inaczej odbiera się piłkę na środku boiska, a inaczej się gra w obronie, prawda? Tam już nie możesz ryzykować tak często, jak to można zrobić, nie mając jeszcze żółtej kartki w środku boiska, i no, te wejścia w piłkę są zupełnie inne niż w obronie, także nie wiem, czy ta pewność siebie by właśnie w obronie została zatracona, bo już wiedziałby, że tutaj już nie będzie tak pobłażliwie jak na środku boiska, więc... No dobra, jedziemy dalej z tymi ocenami. No co, no Dominik Kun, no w mojej ocenie, ja tutaj nigdy nie będę w tej kwestii obiektywny. To ja może powiem pierwszy. Bardzo, bardzo szanuję Dominika, uważam, że to jest facet z wielkim serduchem do gry. Tak jak sobie wielokrotnie gadamy między sobą, żeby ten Dominik miał trochę lepsze umiejętności czysto piłkarskie, to był kozak, ale może wtedy nie grałby w Widzewie. Natomiast szanuję go za serducho, za to bieganie. No kojarzy mi się Dominik, oczywiście zachowując wszelkie proporcje. Kojarzy mi się z Andrzejem Michalczukiem z moich czasów. Andrzej też miał takie zdrowie do biegania i wydawało się, że już oddycha rękawami. Tak jak mówił tutaj Piotrek, że w końcówce już Dominik oddychał rękawami, ale kiedy trzeba było, to jeszcze się zerwał. No, natomiast no, Dominik, znamy jego mankamenty, już nie ma co tutaj się nad nim pastwić. Dla mnie 3+. No. Ja się ściągnął na siebie przy 3-1. Trzeba mu to oddać. No troszeczkę, znaczy inaczej, ja bym go zdjął gdzieś w okolicach 60, może 70 minuty. Trochę zmiany, tak jak mówiliście, były za późno. Natomiast to Dominik to jest Dominik. Fuck you. Dycha. To ja daję 3-. U mnie Dominik w pierwszym składzie by nie wyszedł. Właśnie na tej 10, co dla mnie w ogóle było dziwne, że Dominik grał wyżej od Frana bardzo często. Ja bym tam stawił Hansena. Natomiast tak, podpisuję się po tym, że Dominik to jest na pewno serce i płuca tego zespołu, natomiast no, jeżeli poprawiłby jakość piłkarską, przede wszystkim technikę użytkową, to byłby zawodnikiem nie tylko pożytecznym, ale bardzo dobrym jakościowo, który bardzo dużo z przodu by dawał na plus, a tak te sytuacje są często psute takie w kuriozalny sposób, więc mam nadzieję, że to da się jeszcze dopracować, wypracować jakoś na treningach. Nie wiem, jak to wygląda, bo tych treningów nie oglądam, natomiast no, to jest element na pewno do poprawy i mam nadzieję, że jeszcze da się coś z tym zrobić, bo oczywiście uważam, że to jest zawodnik potrzebny zespołowi, natomiast za wczorajszy występ dla mnie 3-. Kolejnym zawodnikiem będzie Patryk Pawłowski. Dla mnie Patryk 4+, miał bardzo duży wpływ na grę. Bartek. Przepraszam, Bartek. Już o jednym myślę, a o drugim mówię. Bartek Pawłowski, przepraszam. 4+, dla mnie bardzo duży wpływ na grę, dynamiczny. W sumie stary, dobry Bartek, który nas ciągnął wiosną, więc tutaj brakło chyba tylko bramki do piątki według mnie, a były ku temu przesłanki, żeby tą bramkę strzelić. Dużo sytuacji, dużo strzałów jego, duży wpływ, dużo wiatru na lewym skrzydle, ta asysta, bo chyba tam Fran nie dotknął tej piłki, jeżeli się nie mylę, prawda? Przy tej bramce z Patryka. Nie, bo on się odwrócił razem z obrońcą. No, więc ale chyba, też dzięki tak. niemu ta bramka wpadła, nie? Bo tak trochę może przypadkową, ale wykonał dużą robotę. Nie? No, więc dla mnie, Bartek, dla mnie 4+, naprawdę jeden z lepszych. Dwie sekundy zmarnowane. Zaraz, poczekajcie. Bo tutaj dawaj. Zestawmy Dominika, który brał udział w każdej bramce naszej, i zostawmy Bartka, który dwie setki zmarnował, i pierwsza bramka dla Puszczy to jest oczywiście, też poszedł na raz, nie zablokował tego strzału, no oczywiście on nie ma walorów defensywnych, ale no, jeśli 4+ dla Bartka, ja bym dał 4, to nie może być 3- dla Dominika. Brawo. Jednak, no, to jest za duże rozpięcie, Patryk, tutaj musisz, wiesz, zawęzić to trochę. Ale słuchaj, to jest moja opinia jakby, no dla mnie Dominik, ja patrzę na zupełnie
Ciężko, żeby Dominik nie brał udziału w akcjach ofensywnych, skoro grał bardzo często na dziesiątce. No ciężko, żeby Bartek nie brał. Ty. No ale słuchajcie, no jeżeli zawodnik gra z przodu... No dwie setki spartolił Bartek wczoraj i pierwszą bramkę poszedł jak junior na raz i wiesz, no... O których setkach mówisz, Bartka? No jedną dostał piłę od Dominika. Ta pierwsza z trzeciej minuty to nie była setka. No to była główka, no ale powiedzmy dobra akcja. Dobrze bramkę. Dobrze uderzył. Ale w drugiej połowie miał tam seteczkę. Wiesz, tam miał nie wiem ile, 10 metrów, 8 metrów. Znaczy ta jedna sytuacja, o której mówisz, gdzie tam ten Komar, bodajże ten bramkarz, Komar on się nazywał, tak? Ten bramkarz puszczył, on tak instynktownie wyciągnął tą piłkę. To ja sobie dzisiaj to obejrzałem i tam generalnie on tej piłki tak jakby nie uderzył. To była dziwna sytuacja, bo on postawił nogę postawną, jakby ta piłka mu się odbiła od nogi postawnej, nie? To była trochę przypadkowa ta sytuacja, bo on tak jakby podszedł za blisko pod tą piłkę, to trochę było dziwne, nie? To nie było takie uderzenie, że tak powiem kolokwialnie nóżkę rozbujał i uderzył tą piłkę, tylko stawiając nogę postawną, ta piłka mu się odbiła od tej nogi, tak? Bartkowi na pewno się czwóreczka należy za tą akcję z bramką Patryka, to był mega dribbling, to jest w ogóle, wiesz, no, to jest cały Bartek i na pewno czwóreczka za to mu się należy, ale dla Dominika bym podniósł. No ja 4 też się podpisuję, solidny występ, Bartek trzyma poziom, mam nadzieję, że tutaj worek z bramkami już w Szczecinie się rozwiąże dla niego. No, ale w ogóle jeśli chodzi o wszystkie te noty, to tak nie uważacie, że przy wygranym meczu to troszeczkę za niskie? Skala jest od 1 do 5. A, okej, okay, sorry. Czyli w sumie nie takie złe. No co, następny Terpił, Zizu. Terpił czwóreczkę, uważam. Solidny, dobry występ. No, dla mnie też czwóreczka. Uważam, że to był jeden z lepszych jego meczów w Widzewie. Na pewno z tych lepszych, a nie z tych gorszych było. Pamiętam, że w Szczecinie na inaugurację też bardzo dobrze. Nie, to Sypek czy Terpił? Terpił chyba grał, prawda? Chociaż Sypek też tam nieźle polatał na skrzydle. Już nie pamiętam. A w każdym razie Terpił według mnie całkiem nieźle i też czwórkę bym dał. Nie wiem skąd ta niechęć Bojanka, ale no, każdy kibic tu ma zupełnie inne spostrzeżenia, zupełnie inaczej to widzi. Jordi Sanchez, 9. Dla mnie no, asysta takie 3+, aczkolwiek zmieniam notę Dominikowi daje 3, nie 3-, i Jordiemu też dam 3, bo uważam, że oczywiście ta asysta z Stadiony Świata, natomiast od napastnika wymagam czegoś innego niż asysty tego typu, aczkolwiek no, dało nam to prześliczną bramkę, ale uważam, że bardzo, bardzo nerwowy, bardzo dużo strat, bardzo dużo takich niepotrzebnych fauli gdzieś tam w środku pola, kiedy trzeba było powalczyć o piłkę. 3 to jest takie według mnie ok. No ja to jest trójeczka myślę, że adekwatna. Aczkolwiek, no taką gwiazdkę bym postawił, bo ta, no, cała ta akcja z bramką Frana, no to palce lizać. Pominęliśmy kogoś? Jeżeli chodzi o wyjściową jedenastkę, chyba nie. To teraz tak, nie wiem, no można tutaj rezerwowi, czyli Szechu, Żyro, Imat i kto jeszcze wchodził? Szechu, Żyro, Imat? Cyganiks, tak? Czyli 4 zmiany zrobiliśmy, nie było 5, tak? Nie, był jeszcze Zieliński. A, Zieliński był, tak. No to tak pokrótce ja mogę tylko powiedzieć, że bardzo fajnie, że Imat podnosi głowę. Więcej nic nie można powiedzieć. Bramka Cyganiksa też fajnie, że się udała, aczkolwiek na szczęściu, bo tam chyba od poprzeczki wpadła i jeszcze siatka została zerwana. Znaczy generalnie między nogami tam, między nogami tego Komara i jak ona wpadała między nami, to się podbiła po prostu. No i do tego co? Do tego Szechu asysta, czyli spoko, bardzo fajnie, że też może to też pomoże w przyszłości. Zielu miał takie tam parę takich zagrań na jeden kontakt, więc całkiem nieźle. I Żyro. No ale przy bramce znowu. Niekoniecznie. No i tutaj Żyro, w sumie nie pamiętam, kto krył. Stępiński chyba krył, Stępina krył tego gościa, który uderzał z głowy, prawda? Jeżeli się nie mylę. Nie, no Żyro chyba za krótko grał zdecydowanie, żeby go tutaj oceniać. No, także myślę, że te oceny mamy. Mały plusik bym właśnie postawił przy Szechu, przy Cyganiksie. Szechu, no mam nadzieję, że się odkręci, tak, bo już tu rozmawialiśmy wielokrotnie, że to jest piłkarz, który coś ma w sobie,
widać, że ma umiejętności facet, natomiast nie może tego ciągle pokazać. Kasus Julka Letniowskiego, którego długo, długo, długo wierzyłem, aż w końcu już mi ręce opadły i przestałem wierzyć. Tak samo długo wierzyłem w Szechu. Moja wiara się powoli kończy. Myślę, że jeżeli Szechu nie odkręci się w tej rundzie, to zimą będziemy z nim rozwiązywali kontrakt. No takie mam wrażenie. Julek zagrał w Ruchu, czy nie? Zagrał od 70 minuty chyba. Okej. Ktoś tam coś widział, jak to wyglądało? Ja widziałem, ale Ruch drugą połowę przyhasał kompletnie. Ruch tak naprawdę drugą połowę oddał bez walki, można powiedzieć. Zagłębie bardzo ich zdominowało i no zasłużenie wygrali. Właśnie do tego chciałem, żebyśmy przeszli. Myślę, że ten mecz Widzewa z Puszczą możemy sobie zamknąć. Powiedzieliśmy o nim wszystko. Następny mecz Widzew oczywiście z Pogonią. Zapowiedź tego meczu zrobimy sobie jeszcze w tym tygodniu. W piątek prawdopodobnie. Chyba, że pojawi się gość, o którym dowiecie się na dniach, to będę wiedział. Na razie nie będę zdradzał, bo to nie jest jeszcze potwierdzone. Więc zanim przejdziemy do tego, jeszcze jest widzewski charakter, więc jak chcesz coś powiedzieć, parę słów, siemanko, to wal śmiało na temat tego meczu i przechodzimy do tych meczy, które odbyły się tak po kilku zdaniach na każde spotkanie. Jeżeli ktoś widział wszystkie mecze, a wiem, że tutaj Błażej wszystko oglądał, także on coś pewnie powie. Ja też starałem się oglądać, aczkolwiek wszystkich nie obejrzałem. Nie obejrzałem wszystkich meczy. Widzę, że jesteś. Siemanko, jak chcesz coś dodać? No, na to tak na koniec zawsze się wbijam, nie? Jakoś takiego mam farta, że kurczę, na koniec. Co wam powiem, panowie i panie? Kurczę, panie i panowie. Cieszymy się z 3 punktów. Kurczę, no zdecydowane nasze zwycięstwo tak naprawdę. To była naprawdę jednostronna walka. Chociaż do tego 1-1, no to naprawdę się też wszyscy baliśmy. Natomiast tutaj Julian Szechu, tutaj z Izu przed chwilą, bo ja dopiero tutaj wskoczyłem do was, bo kurczę, no nieczasowy. Ja jutro rano wyjeżdżam i też tak kurde nieczasowo. Julian Szechu, to z Izu, to nie, to tak nie gadaj, że on jest w ogóle już nie wiadomo co, już go skreśliłeś, no bo jemu trzeba dać troszeczkę zaufania i on musi dostać kurczę minuty, on musi dostać granie i trzeba to poukładać. Natomiast ja uważam, powiem wam panowie i panie, że no, że tej 8 nam brakuje, nie? Tutaj Patryk, ty też tam piszesz na Twitterze, że... Sorry, że ci przerwę, widzowski charakter. Ja nie chodzę skreśliłem, chyba źle słuchałeś. Ja mówiłem, że ja w niego cały czas jeszcze wierzę. Moja wiara powoli gaśnie, tak jak w Wiórka ujeżdżałem bardzo długo. Po ostatnim meczu gaśnie? Przecież... Po ostatnim meczu znowu lekko wzrosło, natomiast chyba. Uważam, że jeżeli on się nie odkręci w tej rundzie, to odejdzie. No, nie, to tak jak mówisz, to jest, Sławek, to tak jak mówisz, to jest na tej zasadzie, że on ma czas tak naprawdę, tak jak mówisz, że to jest tak jak do końca tej rundy i może być weryfikacja zimą, że jeśli on będzie słabo wypadnie teraz na jesieni, no to już może być tak, że no do widzenia, tak? Natomiast ja w niego wierzę, ja chciałbym, żebyśmy w niego wierzyli, bo to ma chłopak potencjał, tylko że no wiemy, że to jest jakiś islamista, takie jakieś ciężkie tematy z nim są, ale widzę, że jak wiecie, bo tak obserwuję tutaj te galerie z treningów, ze zgrupowania i w ogóle, to Julian już coraz bardziej ten uśmiechnięty, bardziej taki otwarty, troszeczkę jakby się zaasymilował, nie? Może on potrzebował więcej czasu, bo ma chłop papiery na granie, bo widać, że ma technikę i nie jest głupi, bo on mądrze rozgrywa tą piłkę. On raz, że ma umiejętności piłkarskie, a dwa, że jeszcze nie popełnia głupich błędów jak Letniowski, bo Letniowski może i piłkarsko był niezły, natomiast no sorry bardzo, a to była okręgówka, no przepraszam bardzo, ale jego wybory, jakie on potrafił dokonywać podczas meczów, no to po prostu to była załamka, dlatego chyba sobie... Tylko że Julek i Szechu to zupełnie inni zawodnicy. Znaczy tak, ale środek, nie? Charakterologię piłkarską. No Julek tutaj przychodził jako zawodnik, który miał uderzyć z dystansu, który miał rozprowadzać tą piłkę, który miał regulować tempo gry, który miał dać coś ekstra takiego... podanie otwierające do bramki. Szechu to jest zupełnie inny... No, ale jak sobie przypomnimy mecz w Radomiu, to tam Szechu też się nie popisał. Też tam dużo strat było takich, że słabo mi się robiło.
Tak. On ma straty, on ma czasami takie coś, że... Przed chwilą powiedziałeś, że nie ma. To znaczy tak, ostatnio teraz ja w niego wierzę, ja tak powiem tak, ja panowie daję mu kredyt zaufania, coś takiego jak kredyt zaufania, bo takie coś obowiązuje niby u nas w piłce, teraz od tego sezonu, tak, i on wczoraj wszedł, no i zrobił asystę, on fajnie to wyciągnął, tą akcję, zrobił wszystko tak jak należy, Kunik, co prawda Dominik Kun zrobił mega robotę, bo on tam odciągnął na prawą stronę, Cygan dostał piłkę, tak, no i to wyglądało wszystko kolektywnie, tak, tak jak trener Niedźwiedź mówi, że my mamy być kolektywem i ja na to liczę, bo tylko to nas ratuje, znaczy ratuje. Po wczorajszym meczu ja myślę, że my spokojnie ten środek tabeli możemy uzyskać, natomiast i tak jak sobie mówimy, to te trzy transfery do tej pory, to są trzy transfery potrzebne. To jest obrońca środkowy, to jest pomocnik do środka, ósemka i to jest napastnik. Młody jakiś wilczek taki, kurczę, który wejdzie w 70 minucie i szarpnie, zrobi dribbling, zrobi karnego, coś strzeli. Nawet ten chłopaszek, co słupek miał z Niepołomic, już nie pamiętam. Taki, kurczę, wydawał mi się fitem, naprawdę ciekawy zawodnik może. Nie wiem, no kogoś trzeba szukać, ale no myślę, że jest dobrze, że... Nie wiem, jak wiem. To jest chłopak, który w Romie grał u Mourinho 17 minut. 17 minut zagrał. Ten gościu, co strzelił w słupek z tej puszczy, to my trochę, moim zdaniem, mieliśmy szczęście, że on tam gdzieś, tam mu farba poszła trochę z nosa. No, tak, on taki był zdezorientowany delikatnie. Bo jakby on, wiesz, to go trochę tak jakby... Trochę go troszeczkę poskromiło, tak. Dosłownie, bo on jakby się otworzył, no tutaj miał tą sytuację i tak słupek, no słupek. Też tak sytuacja. Ja myślę, tak, że on tutaj jeszcze zamiesza w tej lidze. Ten gościu, moim zdaniem, jakby no nie... No właśnie, ta farba, i takiego tutaj... chłopaka, żebyśmy sobie znaleźli, nie? Takiego jakiegoś na ławkę, takiego młodzieżowca, najlepiej, żebyśmy takiego sobie gdzieś ogarnęli, no, żebyśmy, no, to sobie możemy życzyć, ale jak oni chcą wszystko za darmo mieć, kurde, to ja naprawdę tutaj mówię... Ja myślę, że jeżeli chodzi o młodzieżowców, to jakby się okazja pojawiła, to pewnie byśmy skorzystali, natomiast jeżeli mamy Imada i Jordiego, to nie liczyłbym na to, że będziemy ściągać zawodnika, który będzie siedział przez 99% czasu na ławce. Ani nie tego sądzę, nie żeby Imad chciał... Patry, tego nie wiemy, bo Imad to tak naprawdę wszedł. No, nie wiemy, co on w ogóle może cokolwiek zrobić. Wczoraj Jordi tak samo. No co on wczoraj zagrał? Trochę tam próbował rozprowadzać, tak? Natomiast jako napastnik, to nie jest żadna dziewiątka w tym momencie. On jest jeszcze daleko od tego, żeby być dziewiątką, bo on w tym momencie jakąś improwizuje. Dla mnie to on improwizuje granie. Natomiast no, on jest inteligentny. Na pewno trzeba powiedzieć, że Jordi to jest inteligentny zawodnik, bo jak on ma piłkę, to albo on jakoś będzie szukał faulu, będzie szukał jakiegoś rozegrania, będzie szukał przytrzymania tej piłki, tak? Powiem ci szczerze, że kompletnie jakby ja mam zupełnie odwrotną ocenę. Uważam, że akurat on gra mocno na zasadzie kick and run, taki typowy futbol, no, właśnie nie do wygrywania, nie do trzymania tej piłki. Jakby, no ja mam zupełnie inną opinię, uważam, że to Imad jest tego typu zawodnikiem, a Jordi to jest typowy zawodnik, który dostanie piłkę do ścigania się z obrońcą. Ale no mówię, szanuję, ja zupełnie to inaczej widzę. No i to jest fajne, że my mamy swoje spojrzenia, ale wiecie, ja mam takie spojrzenie, że po prostu Jordi zatracił tą skuteczność. To nie jest taka strzelba, że on będzie, że on po prostu będzie takim, nie wiem, Pekhartem, tak jak ten Pekhart, nie? Że on się umie ustawić, kurczę, umie się, on może postać cały mecz, ale gdzieś tam znajdzie sobie miejsce i wstawi głowę, nogę i tak. Tylko że Pekhart to nie jest zawodnik od biegania. No, dokładnie. Jak jest Jordi. Dokładnie. A Jordi jest od biegania, bardziej od pomagania, czyli to nie jest dziewiątka, czyli to jest bardziej taki zawodnik z głębi pola. I tak samo ten teraz ten Bośniak, co przyszedł rondić,
to on też, jak popatrzyłem gdzieś tam na YouTubie, co on tam prezentuje, no to on też lubi się cofnąć do głębi i on tam wyciąga. No tak, ale bardzo dobrze rozgrywa, przynajmniej to, co było widać. No tak, 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 dokładnie, robi. Ale to też nie jest zielonka, nie? A to też nie jest taki egzekutor, żeby szukał taki list, tak jak, ja nie mówię o Frankowskim i o jakimś Koniarku i w ogóle, że taki cwaniaczek, co umie sobie znaleźć miejsce, że go nie ma cały, nie widać go w meczu, ale piłka go szuka, tak? I on w polu karnym, on będzie chodził po boisku, on nie będzie widoczny, ale on się tak ustawi i dostanie piłkę i on to strzeli, no nie? Żeby, ja wiem, że ja troszeczkę wymagam teraz Frankowski, Koniarek, to są gwiazdy, to na tą chwilę to jest galaktyka dla nas, jak ja tam na to wszystko patrzę. No ale co, no musimy być dobrej myśli, mi się wydaje, że zaczęliśmy z tym zwycięstwem i tyle, nie? I panowie, no ja jestem w Szczecinie, już mam bilet kupiony, niestety nie będę siedział tutaj z Widzewem, bo będę na wyjeździe tam w Obierowie, no i będę was tam pozdrawiał, ale generalnie... Widzimy. Jesteś też? Jesteście też w Szczecinie? Ja będę około godziny... Tak. 12, 15, coś takiego, 15 chyba bardziej, o 20 jest mecz, także jesteśmy na łączach, jak coś, to bardzo chętnie. Nie ma problemu, będę się odzywał. Bardzo fajnie, Patryk, to trzymam za słowo i jesteśmy na łączach. To dzięki serdeczne dzisiaj znowu za włączenie się na linię i pozdrawiam was. Mocno idę spać, bo jutro już rano wylatuję, nie? Znaczy wyjeżdżam. No, dobra, pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie, dobra, jeżeli chodzi o ten mecz z Puszczą, to zamykamy klamrą, koniec tematu. Powiedzieliśmy, co mogliśmy, rozłożyliśmy na części pierwsze każdego zawodnika i z tej dobrej i złej strony, także myślę, że nie ma co tutaj mówić dalej o tym meczu. Ważne, że wygraliśmy, nieważne już w jakim stylu. Po to jesteśmy my, kibice, i po to jest Red Run, żeby pogadać o tej dobrej i złej stronie tego szczególnie tego meczu z Puszczą, bo to był bardzo ważny mentalnie mecz dla nas. Jeżeli go wygraliśmy, to mam nadzieję, że to troszkę pomoże w przyszłości i przede wszystkim w tym przyszłym meczu, w przyszłym tygodniu, w niedzielę już mamy mecz z Pogonią Szczecin, dużo trudniejszy, prawdopodobnie przynajmniej na papierze, więc o tym meczu sobie porozmawiamy prawdopodobnie w piątek, natomiast ja chciałem na koniec omówić sobie w paru zdaniach każdą kolejkę. Jeżeli ktoś widział te mecze, ja widziałem ich większość, ale nie wszystkie, to oczywiście zapraszam, to może tak chronologicznie, czyli pierwszy mecz właśnie Warty Poznań z Pogonią Szczecin, piątkowy mecz, na pewno Błażej będzie miał tu dużo do powiedzenia, bo oglądał chyba wszystkie mecze jak fanatyk, jak psychol bym powiedział, więc pewnie będzie miał coś do powiedzenia. Ja mogę tylko powiedzieć w paru słowach, obejrzałem ten mecz nie do końca, natomiast taka typowa ekstraklasowa łupanka, przewaga optyczna Pogoni z wiadomych względów, jakość piłkarska po ich stronie, bramka taka bym powiedział typowa ekstraklasa, ładne przyłożenie napastnika, chyba nawet premierowa bramka tego nowego napastnika w Pogoni. Natomiast Pogoń w mojej ocenie nie zachwyciła, przepraszam, jestem chory, ale nie zachwyciła i oczywiście to jest ciężki wyjazd, no bo tam się specyficznie gra, mały stadion w Grodzisku, jeżeli się nie mylę, także specyficzny stadion, specyficzne boisko i rywal też, no i trener całkiem niezły, który na pewno nie ułatwia przeciwnikowi gry, no ale Pogoń wygrała, myślę, że to będzie u siebie zupełnie inny zespół w Szczecinie. Tak, na pewno jeżeli chodzi o ten mecz, to Pogoń tak pragmatycznie zagrała na wynik. Natomiast jeżeli chodzi o te wszystkie kolejki, inaczej o te wszystkie mecze w tej kolejce, to na pewno no, Warta ma bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o kadrę, jeżeli chodzi o zawodników. Wiadomo, mają Szulczka, bardzo dobrego trenera według mnie. Natomiast no, są tam pewne zgrzyty jeszcze większe niż tutaj u nas w klubie, gdzie trener głośno domaga się transferów jakichkolwiek. No bo tam po prostu nie ma kto grać. Tam sprzedali młodzieżowca, sprzedali środkowego obrońcę, który był tam najlepszy. No i tak powiem wam szczerze, że tak jak patrzyłem, to Warta chyba zaprezentowała się najsłabiej, praktycznie najsłabiej z tych wszystkich drużyn, które oglądałem. No Puszcza, pomimo tego, jak tutaj grała na Widzewie, uważam, że też nie będzie tutaj jakimś czarnym koniem. Uważam, że Stal Mielec
i Ruch też mogą mieć duże problemy z tym, żeby regularnie punktować i żeby gdzieś tutaj zaistnieć w tej tabeli. Natomiast patrząc na resztę tych meczy... Zaraz sobie przejdziemy. Dobra. Tak, dobra, będziemy chronologicznie lecieć, więc tu widziałem, że Sławek jeszcze Boże chciał coś chyba powiedzieć na temat tego meczu Warty z Dobra. Nie, o tego meczu to wszystko powiedzieliście. Ja bym już do następnego przechodził, czyli przechodzimy w Warszawie. Krótko, nie mam tu za dużo do powiedzenia. Totalna dominacja Legionistów, najmniejszy wymiar kary. Tak, no tutaj nie ma co powiedzieć. No tutaj powinno się skończyć wyższym wynikiem. Natomiast wydaje mi się, że jednak mimo wszystko, pomimo tego wyniku, ŁKS nie zaprezentował się aż tak źle, jak to być może wyglądało. Na pewno bardzo słaby Pirulo. Kolejny raz bardzo słaby, bo on przecież grał cały sezon już w Ekstraklasie, jak ŁKS spadał. Potem miał dobre momenty w pierwszej lidze, gdzie był kluczowym zawodnikiem i praktycznie gwiazdą tych rozgrywek. Natomiast przyszedł znowu pierwszy mecz w Ekstraklasie i znowu chyba był najsłabszym zawodnikiem na boisku. I też właśnie a propos tych transferów, tak? No bo też gdzieś tam można było przeczytać o tym, że ŁKS się wzmacnia, że robi te transfery. Natomiast według mnie no te transfery może poza obrońcą tym Głowackim, który grał w Stali Rzeszów, no to te transfery na razie kompletnie nietrafione, łącznie z Dani Ramirezem, który najewidentniej jeszcze chyba nie dojeżdża i być może bardzo dobrze, że żeśmy go nie zakontraktowali. To ja się też, Andrzej, już ci daję głos, bo widzę, że chcesz coś powiedzieć. Ja uważam, że ŁKS mógł przegrać wyżej, natomiast bramkarza mamy wyśmienitego, przynajmniej w tym meczu był. Natomiast jeżeli chodzi o Pirulo, zgadzam się. Nie wiem, skąd to przekonanie, że będzie to wyśmienity zawodnik na Ekstraklasie, jak nigdy w Ekstraklasie nic wielkiego nie pokazał. Bardzo często dublował się z Ramirezem. Wbrew pozorom Ramirez chyba, to on chyba zagrywał tą piłkę do Keitana, jeżeli się nie mylę, nie chcę tutaj przekręcić nazwiska, ale chyba do niego zagrał tą prostopadłą piłkę sam na sam. Natomiast w ogóle nie nawiązali walki według mnie, także zasłużona przegrana, czy zwycięstwo Legii, bardziej zasłużone można tak powiedzieć, ale pewnie powinno być wyższe, no ale Bobek tutaj myślę, że jak on tak będzie bronił w takich meczach, no to tutaj posypią się oferty na pewno, bo no ma predyspozycję do naprawdę bardzo dobrego poziomu, przynajmniej tak po tym meczu można by było stwierdzić. Ja widziałem ten mecz na żywo w ogóle i muszę wam powiedzieć, że... Ale po której stronie? No, siedziałem za bramką i w ramach researchu naszych kluczowych przeciwnikach, to muszę wam powiedzieć, że tak, obrona ŁKS-u to dramat. Tam jest taki gościu Hiszpan Nacho. Nie wiem, skąd oni go wytrzasnęli, a to był typ, który tam na 25. meczu podawał w poprzek do zawodników Legii. Strasznie elektryczny zawodnik. On spresowany będzie robił błędy. Marciniak też super słaby mecz. Potem go tam wzięli do studia, ale nic tam nie grała ta obrona. Natomiast pomoc ŁKS-u grała dobrze. Oni w ogóle pierwszą połowę zagrali całkiem nieźle i w sumie powiem wam, że ten wynik z jednej strony nie oddaje przebiegu, bo Legia mogła wygrać to 5-0, gdyby nie Bobek, tak? No bo był karny i tam było dużo sytuacji, ale gdyby Tejan strzelił na 1-1, ten mecz mógł się różnie potoczyć, bo w pierwszej połowie ŁKS nie odstawał. Tam Ramirez grał nieźle, bardzo dobrze grał ten Hoti, to jest taki typ z Albanii, oni go wzięli z mistrza Albanii. Gościu ma bardzo dobrą technikę użytkową, zastawia się, dobrze piłę rozrzuca, dobre wrażenie zrobił. Mokrzycki też, dobry występ. Także z jednej strony ten wynik mógł być wyższy dla Legii, z drugiej strony gdyby Tejan strzelił, mogło być różnie. Ja bym nie lekceważył tego ŁKS-u, bo uważam, że ich linia obrony ogólnie grała dobrze. To, że dostali Bęcki 3-0, to no raz, że Pekart miał dzień konia, dwa słabo grali w obronie, trzy wiadomo, ciężki wyjazd. Natomiast z trybun to wcale nie będzie, to nie będzie ta powtórka z tego sezonu, jak oni tam spadli z hukiem z 20 punktami z ligi. Mają dużo lepszego trenera teraz, mają dużo lepszą pomoc. To jest ten sam trener, który spadł wtedy. Okej, no dobra, ale... Wydaje mi się, że ŁKS może być trudniejszym przeciwnikiem, niż by sugerował ten pierwszy mecz. Tak. Znaczy,
Ja tylko dodam, że na pewno ten Albańczyk na środku pomocy jest bardzo elektryczny i ma bardzo gorącą głowę. Być może jest bardzo dobry technicznie, tak jak mówisz, natomiast jeżeli jest podwojenie jego i tak dalej, no to on się zaczyna gubić i robi bardzo głupie faule i takie dosyć agresywne i takie dosyć mocno takie prowokujące. Natomiast powiem ci szczerze, że patrzyłem wywiad Moskala tutaj przed pierwszym meczem, gdzie on powiedział, że ŁKS chce grać ofensywnie w Ekstraklasie i bardzo mi się przypomina to, co było mówione wtedy, kiedy ŁKS awansował. Też w bardzo podobnych okolicznościach, tak, bo też wygrali wtedy, wtedy nie wygrali ligi, razem z Rakowem awansowali, natomiast no, były to dwie drużyny kluczowe w pierwszej lidze. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma słabą defensywę, a bardzo dobrą, jak na nasze tutaj polskie warunki, pomoc i atak, no to jednak uważam, że granie ofensywne jeszcze bardziej potęguje te wszystkie właśnie błędy w obronie, bo to już nie są te czasy, że stracimy dwie, to strzelimy trzy, stracimy jedną, to strzelimy dwie i tak wygramy, no bo jednak to właśnie to Legia to zweryfikowała bardzo mocno. Dobra, panowie, kończymy wątek tutaj sąsiadów z zamiędzy, przegrali, co najważniejsze, więc myślę, że tutaj już nie ma co rozkładać na czynniki pierwsze kolejnych elementów z tego meczu. Następnym meczem Stal Mielec z Krakowią, Stal, która prowadziła 2-0, finalnie mogła to przegrać. Ja szczerze mówiąc widziałem tylko urywki tego meczu, dosłownie przy prowadzeniu Stali. Stal wyglądała dobrze, aczkolwiek później jak włączyłem kolejny raz ten mecz, to już było 2-2 i widziałem, że Krakowia przeważała. Czy coś więcej od was? Znaczy Stal na pewno wyglądała bardzo dobrze i znowu mają napastnika podobnego bardzo warunkami fizycznymi do Hamulicia, który grał w tamtym sezonie, który został sprzedany za grube miliony chyba do Francji, do Toulouse. Natomiast Stal Mielec zaczyna tak, każdy sezon mniej więcej tak zaczyna od dobrych wyników i jakichś tam dobrych liczb poszczególnych zawodników, bo tutaj znowu ten Domański chyba dwie asysty miał. Natomiast no, jak już Krakowia już wrzuciła to swoje tempo, no to już nie było tam co zbierać. Tam Krakowia powinna ten mecz wygrać zdecydowanie. No ja trochę też patrzyłem na tą Stal i tak... Ja tylko powiem, że ten Szkurin, bo to chyba o Szkurinie mówisz. Tak. Oni go znaleźli w izraelskiej lidze i gościu załadował w 12 meczach 14 bramek. To a propos naszego scoutingu. I on przyszedł za darmo? Nie, no oni chyba tam sypnęli, no mieli kasę z tego Homolicza, ale gość zagrał w tej Tikawie 12 meczy i strzelił 14 bramek, no. I widać, tak, że oni mają taką umiejętność, nie? Oni mają w ogóle powiedział, że on nie zagra w reprezentacji Białorusi, dopóki Łukaszenka będzie u władzy, więc to jest taki wyrzutek, ale no ma papiery na grę, liczby go bronią. Tu przez chwilę był właśnie, nie wiem czy widzieliście na Red Roomie, koordynator do spraw scoutingu w Widzewie. Miałem wywołać do tablicy, ale nie zdążyłem. Wyślij linka. Oni mają taką umiejętność wyciągania dobrych napastników ostatnimi czasy. No i to im się chwali. No ja trochę oglądałem tej Stali i muszę powiedzieć, że na początku oczy przecierałem, jak oni prowadzili już 2-0. Mówię, kurczę, co sezon tam wymieniają tych piłkarzy bardzo dużo, odchodzi dużo, a cały czas potrafią coś tam klecić, ale później jakoś Krakowi faktycznie wyszła i wyrównali, a mogli to wygrać. Dobra, kolejny mecz to Raków z Jagiellonią Białystok, czyli z Jagiellonią, która będzie rywalem Widzewa w trzeciej kolejce. Ja ten mecz oglądałem do 45 minuty, muszę powiedzieć, że straszna kopanina, natomiast tam w końcówce chyba właśnie pierwszej połowy była bramka na 1-0 i później Jagiellonia została rozłożona na łopatki. Z tego co wiem, to nie zagrała kompletnie nic. Jakie zdanie wasze na ten temat? No moim zdaniem do tej bramki stracona Jagiellonia się trzymała, a po tej bramce już się posypało wszystko. No tutaj nic dodać, nic ująć. No Jagiellonia naprawdę zrobiła fajne transfery, ciekawe, na pewno na papierze. Natomiast no po oglądając mecz Rakowa z Legią tutaj o Super Puchar i Rakowa z tą Florą Tallinn, wydawało mi się, że Raków nie jest w najwyższej formie, natomiast no jak nie jest w najwyższej formie i trzy bramki strzela Jagiellonii i wygrywa bezdyskusyjnie, no to nie wiem, czy to świadczy o tym, że Jagiellonia po prostu bardzo źle rozegrała ten mecz, czy po prostu Raków zaczyna łapać formę po prostu. No. A propos... Zwolak to jest gość, którego oni potrzebowali. Nie mieli takiego napastnika od
niepamiętnych czasów. I ja myślę, że to będzie taka sytuacja, że Zvolak w tym roku, tam się może, jak kontuzja nie dopadnie, to on może naprawdę nastrzelać tych bramek, bo widać, że jest w swoim takim najlepszym piłkarskim czasie, trafi do drużyny, gdzie ma mnóstwo gości, którzy mogą mu piłkę dograć, znaleźć się w znakomitym miejscu, więc ja jestem, no myślę, że Raków będzie, też oczywiście bardzo dużo będzie zależało od pucharów, jeśli awansują do grupowej fazy, to nie będzie takie proste, ale no, mają paczkę jeszcze chyba mocniejszą niż w ubiegłym roku. A propos Jagiellonii, to pamiętacie, jeżeli kiedy był taki moment, że mówiło się coś tam o transferze Bartosza Bidy do Widzewa, to ten sam Bida wylądował w Podbeskidziu Bielsko-Biała. Tak, nawet bramkę strzelił. Bramę załadował. Tak. I on był bardzo porównywany do Przemka Kity, pamiętacie? Taki dosyć dynamiczny, szybki zawodnik, taki no, taki trochę Przemek Kita. No to właśnie bramkę strzelił, tak. To właśnie chciałem powiedzieć. Kolejny mecz Piast Gliwice, Lech Poznań, tego nie widziałem ja osobiście, także tutaj zdaje się na was. Oczywiście wygrana Lecha po dwóch bramkach Marfińskiego. Piast, powiem wam tak, że Piast u siebie będzie bardzo groźną drużyną, natomiast z perspektywy kilku sezonów, gdzie śledzę tą Ekstraklasę praktycznie non-stop, Piast rozkręca się z meczu na mecz. Oni mają bardzo dobrą rundę wiosenną w przeciwieństwie do Widzewa. Troszeczkę gorszą jesień, natomiast postawili się Lechowi i podejrzewam, że ta twierdza w Gliwicach będzie bardzo mocna i będzie bardzo ciężko tutaj w Gliwicach cokolwiek wydać, natomiast Lech no jakością wygrywa, tak samo jak Kraków, tak samo jak Legia, Lech, myślę, wydaje mi się, że Pogoń, no to już jest taka czołówka, która po prostu odjeżdża, która jakością po prostu samych zawodników wygrywa, potrafi wygrać mecze, bo Lech nic specjalnego nie zaprezentował, natomiast no są bezwzględni, no mieli kilka sytuacji, strzeli dwie bramki, jakby był remis, to też pewnie by nikt nie powiedział, że było źle, natomiast no po prostu pokazali klasę, a też wydaje mi się, że Marchiński w tym momencie przejął tą rolę Skurasia, tam w Lechu jest potrzebna taka jedynka, bo tam zazwyczaj są zawodnicy młodzi, którzy ciągną i wydaje mi się, że w tym roku właśnie Marchiński będzie jednym z najlepszych zawodników Lecha, no pod warunkiem, że nie odejdzie nigdzie. No Marchiński bardzo podobno bramkę ciągnął w ostatnich minutach, z 4 metrów Czerwiński strzelał i Bednarek tym cudem wyciągnął, także no zagrał. No tak, tam był remis, to też by się nikt tam pewnie nie powiedziałby złego słowa, natomiast no Lech też takim cwaniasłem i takim doświadczeniem też ten mecz wygrał. No, no ja myślę, że jako 8 przede wszystkim. Marchwiński bardzo podobna bramka jak na Widzewie z głowy. Widać, że chłopak ma to i no tak jak mówicie, no widać, że ta liga nasza robi progres i zauważam właśnie odcięcie się tej czołówki, tych 4-5 takich najlepszych drużyn. W tej chwili najbardziej zamożnych, z tymi budżetami największymi, ta liga zaczyna nam się w końcu rozwarstwiać. Dobra, przechodzimy do Zabrza. Deklasacja Radomiaka nad Zabrzem, nad Górnikiem, 2-0. Górnik, fatalne dwie połowy, fatalny mecz. Rozkładane ręce przez zawodników Górnika. A czy tutaj przede wszystkim fatalny bramkarz, bo to bramkarz tak naprawdę te wszystkie bramki zawinił, bo Radomiak był lepszy, tak jak mówicie, natomiast nie był aż tak bardzo dobry, żeby zdeklasować Górnika. No słuchaj, no 20 strzałów Radomiaka, tak, Górnika. No to nie były jakieś takie sytuacje, powiem ci szczerze, 100%, żeby to było powiedziane, że jakby się skończyło 0-0, o to, żeby były pretensje, że Radomiak nie wygrał tego meczu. Natomiast to, co robił bramkarz Górnika, no to jest dla mnie zaskakujące. Na tym poziomie i taki bramkarz, bo ten Bielica naprawdę ma jakąś tam uznaną już renomę u nas w Ekstraklasie, ale to, co zaczął wyprawiać, no to nie mieści się w głowie, natomiast Radomiak będzie bardzo mocną drużyną i wydaje mi się, że może być czarnym koniem tych rozgrywek i wydaje mi się, że spokojnie może to przejść, zaatakować, bo nawet zawodnicy, którzy wchodzili na zmianę, no to byli zawodnicy, którzy w połowie klubów Ekstraklasy z tej dolnej połowy z tamtego sezonu podejrzewam, że byliby w pierwszym składzie i to byliby ważnymi zawodnikami tych drużyn. Kolejny mecz w Zagłębie Lubin, Ruch Chorzów. Ja ten mecz widziałem też tak jednym okiem. Ruch no, nie zaprezentował jakiejś wielkiej piłki. Ten mecz się dosyć dobrze dla nich ułożył, bo strzelili bramkę po bramce samobójczej. Utrzymali
utrzymali ten wynik do 71 minuty, natomiast druga połowa to totalna dominacja Zagłębia i tutaj zasłużona wygrana i w ogóle nie wiem, szczerze mówiąc, czy ta bramka z tego prostego strzału, z tego prostego podbicia tam z 30 metra, czy ona została uznana, czy to po dobitce? Nie, została uznana. Została uznana. Bramka, jedna z bramek sezonu tak naprawdę. Tak. 5, no, gościu tam uderzył niesamowicie. Dla mnie no ruch zaprezentował się mizernie, szczerze mówiąc. Taka piłka mocno ciemiężna i liczyli, że dowiozą to 1-0 do końca, ale Zagłębie pokazało naprawdę bohar, tam dwoił się i troił. I było widać tą różnicę między pierwszą ligą a Ekstraklasą. Ja myślę, że ruch głównie będzie u siebie tutaj. Punkty robił. Na wyjazdach może być im ciężko. Aczkolwiek opieram się tylko na twojej relacji, co mi opowiadałeś. Ja tego meczu nie oglądałem, bo już jechałem do serca Łodzi, już się wybierałem, także tylko na tym się opieram, ale tak od początku myślałem, patrząc na ruch, że głównie to mecze domowe będą dostarczycielem punktów dla niebieskich. No, wystarczy powiedzieć, że Zagłębie nie miało uznanych dwóch bramek, prawda? Tak. No ruch typowa drużyna walczaków jest ze Śląska, chłopaki są, oni w większości mają praktycznie całą, mają pierwszą drużynę Polaków. No będzie tak jak tutaj Sławek powiedział, będzie bardzo ciężko im zdobywać punkty, ale wydaje mi się, że tutaj na Śląsku swoim charakterem są w stanie nie być najgorszą drużyną w tej lidze. O, może tak to powiem. No i ostatni mecz dzisiejszy, ja go niestety w ogóle nie widziałem, bo akurat zaczynaliśmy Redrum. Korona z Śląskiem 1-1, Śląsk prowadził 1-0, wyrównał Dalmału, o którym wspominał bardzo często Sławek. Słucham Państwa. Ja oglądałem pierwszą połowę, strasznie lało w tych Kielcach, jakieś oberwanie chmury było. Tak, no wiesz co, miał określić, to taka typowa muska ligowa i jak to mówi Zibi Boniek, lepiej dwóch rannych niż jeden zabity. Tak, dokładnie. Ja też tutaj jednym okiem patrzyłem. No, typowy mecz po prostu na remis. Nic specjalnego ani Śląska, ani Korona nie pokazała, więc tak, mecz do zapomnienia. No i tym pięknym akcentem kończymy podsumowanie pierwszej kolejki Ekstraklasy sezonu 2023-2024. Najważniejsze, że wygrał nasz kochany Widzewek 3-2 z Puszczą Niepołomice. Następna kolejka w Szczecinie. Jeżeli chodzi o mecz Widzewa, dla nas najważniejszy, bardzo ciężki mecz, mam nadzieję, że wygrany, o tym sobie jeszcze zdążymy porozmawiać. Andrzej, jeżeli chcesz coś powiedzieć, widzę, że zmutowałeś się, to aha, już nie, okej. To będziemy informować o kolejnym Red Roomie, myślę, że... Następny Red Room, musimy powiedzieć, że jest jubileuszowy i chcielibyśmy, bo 50 to będzie, chcielibyśmy, żeby był gość, no staramy się, pracujemy nad tym, zobaczymy jak wyjdzie, w każdym razie dla nas będzie na pewno szczególny, bo okrągła 50 nam strzeli. Dokładnie, dokładnie, tak jak mówi Sławek, będzie, no postaramy się, żeby to pojawiło się w tym tygodniu i ten Red Room będzie pewnie połączony raz, że z rozmową z gościem, ale też z zapowiedzią tego meczu w Szczecinie. Mam nadzieję, że to się uda zrobić, także to był Widzew Red Room numer 49, Widzew Puszcza. Po wygranym spotkaniu 3-2 oceniliśmy sobie wspólnie pierwszą kolejkę i pogadaliśmy luźno. Myślę, że to będą cykliczne Red Roomy, jeżeli chodzi po kolejce, bo dosyć fajnie to wyszło. Akurat dzisiaj niestety się troszkę nakładaliśmy czasowo z rozmowami tylko sportowymi, ale no tak wyszło, nie chcieliśmy tego przeciągać, więc zrobiliśmy to dzisiaj. Oczywiście prosimy Was o udostępnienie tego podcastu i słyszymy się następnym razem na 100% w tym tygodniu. Także dobrego wieczoru z mojej strony i dziękuję Wam wszystkim za obecność. Cześć, do widzenia.